Okej, moje kochane misie. Jesteśmy w Middenheim, wyobraźcie sobie. Jest 12:30, samo południe. W waszych głowach zawitały niesłychanie niecne myśli, co może sugerować, że jesteście pod wpływem spaczenia jakiego, które nawet w taki dzień, w miejscu otoczonym przez zwykłych ludzi, zdaje się wam te umysły osaczać w jakiś sposób. A dlaczego tak jest, to pewnikiem mi wytłumaczycie albo i nie. Ale chcę zaznaczyć, że jesteście w Ostwaldzie. Jesteście otoczeni przez ludzi, którzy przysłuchują się waszym konwersacjom i nie mogą uwierzyć, skąd wyście się wylęgli. Gdyż przed chwilą mówiliśmy o seksualnej teorii matematyki, bardzo zaawansowanej. Więc... Tym razem to ty zacząłeś. I teraz to ja zacząłem, owszem, ale to jest lorowo bardzo ważne dla was, więc moi kochani, pytanie zatem, żeby odczarować troszeczkę te nasze dyrdymały przedsesyjne, pytam się ja was, gdzie zmierzacie, w jakim celu, jakież macie decyzje, bowiem jesteście na, powiedzmy, Todman Alley. Idziecie sobie tędyż, że jakoś tak żeście tutaj zalawirowali, a w końcu poszło potem, jak pamiętam, że w sumie to byśmy wpadli do Emporium Handlowego Leonarda Wernera czy gdzieś tam i ja już jestem skołowany, tak też słucham was. Czy znajdzie się mężny, prężny członek drużyny, który podejmie taką męską decyzję? Bo jeśli nie, to zrobi to Renata, tak? Ale Renata mi nie ma, więc będzie musiała tutaj przybiec. Nic nie szkodzi, żeby została zrzucona taktycznie. Skorzystajmy z tego, z tej pięknej możliwości. Powiedzmy, że zadecyduje Eriś. O cholera, przyszedł. Już chciałem powiedzieć, że będziemy mogli skorzystać z tego czasu, dopóki nie przyjdzie, żeby sobie popitolić znowu. Bo nie ma tak łatwo, dzień dobry. Dzień dobry. Juri dręczy swoich graczy i każe im mówić na temat i to jest po prostu unwholesome. Ja protestuję. Ale słuchajcie. Pozwólcie, że jeszcze tutaj sprostuję. To jest de facto nasza takie creme de la creme, pitolenie, jeżeli to jest przede wszystkim serwowane przez wasze okraszone zasmażką postacie, prawda, zasmażką wewnętrznych dylematów moralnych, to ja bardzo to proszę, tak? Rozwódźcie się nad tym, idźcie sobie do karczmy, podywagujcie, popijcie, pojedzcie, zainteresujcie się jakimiś lokalnymi sidequestami, których wszakże mamy bez liku. No. Ja nie mam. A jakby przeciwko. Zabrakło, to jeszcze coś wymyślić. O, jeszcze jak! A wiecie co? Sprawiliście mnie w dobry nastrój. I to przede wszystkim ty, przybywoju, bo ty jesteś... Dzisiaj narzekałeś, że niedostatecznie dużo zwalasz rzutów, więc proszę cię o rzut. Nie dzisiaj narzekałem. Ja oczywiście. Proszę nie umniejszać mojego bólu duszy. Daję ci szansę, żebyś coś spieprzył na dzień dobry. A ty mi tak wygarniasz. Proszę bardzo. Dziękuję. No bo ci się należy, to ci wygarnię. Ojeja. No tak. Wiesz, zdał, no patrz, no. No, bo popsułeś, bo nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś, jak to się mówi, jak świeczki są w sypialni, to co to jest? A, nastrój. Nastrój. Nastroju nie zrobiłeś. O mój Boże! Czy ja wyrzuciłem z 0-1? O mój Boże. Si, senior. Wow. Okej. Okay. Zrobił nas. Słodki Jezu. Okej, okay, Ostwald, aha. Robią chaosyci i mówią, że chcą się poddać. Nie. Aczkolwiek, szybciu. Dzięki tobie mamy sytuację, w której ty swoich towarzyszy prowadzisz przez Ostwaldu ulicę jako taki wodzirej dobrej dyskusji. Wszyscy za tobą postępują, wsłuchując się w dyrdymały, jakie wygadujesz, o życiu w Karakach, o tym, jakie to sztolnie sobie w przyszłości otworzysz, jeżeli zarobisz odpowiednio dużo pieniędzy,
że może założyć tak, jakąś... Tak, o tym, że chciałbym mieć pojedynczą sztornię karak przegryw, jak już zagadaliśmy wcześniej, tudzież karak jamę i tam bym miał taką tak swoją jest. Własną sztornię. I wyobraź i sobie... Tak, prowadzę. No, tak prowadzisz, aż... W dobrym guście byłoby, żebyście się zgubili w tym Ostwaldzie, ale jednak nie. Już przebyłeś tutaj kilka razy szukając tego i owego, znalazłeś swoje zagubione dzieje Konradowe oraz kajdan i tak dalej w ostwaldzkich slumsach. Spokręciłeś się tu na tyle, żeby już znać troszeczkę tą kamieniarkę, jak prawdziwy krasnolud poruszasz się władnie. Więc przechodzicie wokół Hoffenstrasse i zauważasz, że jakiś tam człeczyna jakby się nastawia przeciwko wam, komuś daje znaki, wskazując was palcem ukradkiem z cienia. Wyczuwasz tam pułapkę i udaje ci się jej wyminąć. A potem jak prowadzisz swoją grupę dalej, to znowuż widzisz jakiegoś takiego chłopaczka, któremu pewnie jakieś zbóje zapłaciły sowicie, który wskazuje was, waszą grupę hen tam z odległości, ale udaje ci się to wszystko wyminąć. Tak prowadzisz skrzętnie swoją drużynę, że docieracie... Chwila. No. Panowie, tutaj wygląda na to, że ktoś chce zostawić na nas pułapkę. Byłoby to spójne z naszą ostatnią interakcją z cegłorzucaczem od człowieka. Może jest to pułapka człowieka, może warto byłoby w nią wejść. Co o tym sądzicie? Albowiem no, mielibyśmy potencjalnie nową szansę na dostanie informacji. Jeśli to pułapka, to prowadź, Targlimę, cóż się może stać? No właśnie, to nie było tak, że kiedykolwiek w tym mieście coś złego się stało z wejścia w pułapkę. No właśnie. No to rozumiem, że Hakon jest za Ferdynandzie, Andreasie, Erisiu. Poszedł w sumie na targ koński, za niedługo będzie się zaczynać, ale... A do tego zjadłbym drugie śniadanie. Hej, dobrze prawi. I tutaj Targim chyba deklarowałem, że ja biorę taki kawał sera, z tego naszego sera, ja naszego przy sobie, więc dzielę się z Ferdynandem, żeby właśnie odegnać chcicę żołądkową. Tak. Tak zaiste. No, a jak reszta się wypowiada? Andrasie? Panowie, myślę, że trochę za lekko traktujemy to, co się tutaj dzieje pod tą, powiedziałbym, podszewką. Wiem, że tutaj dzieje się festiwal i chciałoby się zażyć tych luksusów i rozkoszy miejskiego życia, ale pamiętajmy, że jesteśmy na tropie jakichś tutaj intryg, które wygląda na to, że zagrażają temu miastu. Tak więc sądzę, że no mamy kilka tropów do podjęcia, tak? Targ koński, targiem końskim. Jakieś machloje z człowiekiem to jedno. Ale czy nie przypominacie sobie, że tutaj całkiem niepokojącym objawem tego wszystkiego wydawałaby się być ta panienka, co to macza palce. Ta jakaś ruda, która tu macza palce w jakichś rzeczach, podobno kręciła się w okolicach łodzi cyrkowej,
podobno się kręciła w okolicach Podskarbiego. Myślę, że w tych okolicach moglibyśmy się też jakoś spróbować pokręcić coś. Mówisz o dwóch oddzielnych pannach, bym powiedział. No, może i tak. Może i o dwóch oddzielnych. Ale coś tu jest na rzeczy. Andreasie, czy właśnie wejście w pułapkę nie jest najszybszym dotarciem do wiru przygody, który z pewnością zabierze nas do rozwiązań? Czy nie jest tak, że wszystkie nieudane, tudzież udane ataki na nas zaprowadziły nas w jakieś miejsca, w których normalnie byśmy się nie znaleźli? Dobra, nie męć. A potem idziemy do tej łodzi cyrkowej. Ponujesz, Targrimie, abyśmy poszli w paszczę lwa, żeby sprowokować przeciwnika do popełnienia błędu, tak? Ja postuluję, że to my jesteśmy tym lwem, tylko takim przyczajonym w peruce i wyglądającym jak kotecek. Słuchajcie, tak dywagujecie. Jak zwykle o dupa. Natomiast wydaje mi się, że Targrim ma rację i przyszliśmy tutaj na spotkanie z człowiekiem, więc nie powinniśmy teraz zmieniać znowu naszych planów. Będziemy tak zmieniać co chwilę, niczym ta sójka na wietrze. Sójka? No, ale ja przecież mówię o zmianie planu, bo jak tutaj się zbieraliśmy, to naszym planem nie byłoby wejść w pułapkę. I tutaj wydaje mi się, że ci goście, którzy zostawiali na nas pułapkę, to już tak patrzą w kierunku zegaru ratusza, tupią nogą, jeden odpalił fajkę. Jeden podciągnął rękaw, spojrzał na nadgarstek z jakiegoś powodu. Tak, nic nie ma, tak. Oczywiście. Dwóch rozstawiło sobie takie trzy beczki, postawiło na nich kilka desek i zaczęło grać w karty. Mhm. Znaczy, no, tak. Troszeczkę to inaczej wygląda. Wyobraźcie sobie, jesteście na takiej najbardziej zatłoczonej dzielnicy Middenheim. Więc są tutaj w zasadzie te domostwa jedno przy drugim. Te nawisy, które są kolejnych pięter stworzone z lewa i z prawa, są tak ciasne, że nad waszymi głowami ledwo co słońce jakieś tam się przebija, więc cienia jest tutaj dużo. Ludzi jest tutaj tłoczno, rynsztoki tutaj straszliwie śmierdzą i coraz mniej zdaje się tutaj ludzi być, gdyż oni tak powoli odchodzą, przechodnie skręcają, prawda, widząc was, widząc innych na tej uliczce w bok. Lokalni, którzy stali sobie przy drzwiach i dyskutowali, rozejrzeli się tylko tak nerwowo, po czym weszli do swoich domostw i zamknęli drzwi. A kobiety, które dywagowały sobie wychylone przez okna na górze, tylko tak się rozejrzały nerwowo, zamknęły okiennice i robi się coraz puściej. Zostajecie w zasadzie na ulicy wy oraz jakieś takie wiechcie na skrajnych krawędziach tejże was obserwują i wskazują palcami jakimś zdecydowanie grupą zaczajonym w zaułkach. A pomiędzy nami taki krzak przelatuje. Tak. Czy jesteśmy w zasięgu głosu do nich? No zdecydowanie, tylko trzeba się troszkę wydrzeć, tak? Ale... Ej! Panowie od człowieka! Oni spoglądają się na was, ale nie odpowiadają. O zależności od tego, jak odpowiecie, rozważymy wejście w waszą zasadzkę! O kurde. No więc jeden z nich drapie się po głowie. Odpowiedzcie! Mamy tutaj naprawdę dzianych gości. Jeśli uda wam się nas sklepać, będziecie mieli dobre łupy. Tylko powiedzcie, czy jesteście od człowieka. Na co... Hakonie, ile ty masz ze sobą ludzi? Chyba nikogo. To tylko witka i klitka, tak? Aha.
Dobra, czyli reszta została, dobra. A czy ten Eriś ma ze sobą dziewczyny? Czy nie? Czy czeladników swoich zostawił? No pewnie zabawiają tego Saracena. Nie, opiekują się ranami. Jak szliśmy tutaj, to deklarowałem, że dziewczęta poszły, dałem im złotą koronę i miały pójść na zakupy. Tak, faktycznie, dobra. No dobra, czyli jest was piątka, siódemka, tak? Dobrze, no więc jeden z tych wiech ci odpowiada... no może troszkę. Ale o co chodzi? Znaczy... A wiecie co? A przyjdziemy wam sklepać ryje, dobra? Poczekajcie chwilkę. Wiesz co? Widać, że nie jesteście od człowieka. To takiego wała... ten... Targim pokazuje gest Kozaksona. Panowie, idziemy inną drogą. Nic tu po nas. Na co on tam krzyknął: no widzisz, widzisz, trzeba było się od razu powiedzieć. Łapać ich. Dobra, poczekajcie. Nie, my jesteśmy w sumie od człowieka. A teraz to już nam się nie chce. Panowie, i w długą. Okej, ale widzicie, że no zza wękła wypadło 12 chłopa, którzy wyglądają na jakiś lokalny, pomniejszy gang. Jak się łatwo domyśleć, całą dzielnicą trzęsie człowiek, ale nie wszyscy ludzie człowieka muszą być ludźmi człowieka, tak? To jest troszeczkę tak jak, no jak w strukturach feudalnych. Jest książę... To są podczłowieki. To są podludzie. To są podludzie. Człowiek mojego człowieka nie jest moim człowiekiem. Tak. Majnek. Dobrze. Chodzi o to, że no tutaj jest jakiś po prostu lokalny gang. Oni pewnie o tym, że człowiek chce waszych skór. Większość ludzi już się dowiedziało. Skontastowali, kim wy jesteście, no i pomyśleli sobie, a jak im skujemy mordy i zawleczemy do szefa, to może zarobimy. No i wychodzi taka dwunastka ichże. Więc ja już... Dwunastka. Jaka jest odległość? Poczekaj, zaraz to naszkicuję. Zajmuję pozycję w takim wypadku na froncie. W sensie i w takim sztoradzie możesz ich określić mianem parszywej dwunastki. O nie. Oj. Dobra, tu jest jeden. A poczekaj, to ten ważny. Targrimie, w tym momencie jeszcze mamy możliwość wykonania tak zwanego manewru przejścia na z góry upatrzone pozycje. Zaraz nie będziemy mieli takiej okazji. Masz rację. Czy mają sieci? Nie. Ale co ja to kurde sieci? Jest? Właśnie, musimy dorysować macki szybko. Fe, zostawcie to. Jak się rysuje macki? Zasugerowałbym Targrimie salwę z samopałów i odwrót. To znaczy przejście na upatrzone pozycje. Tak, tak. Dobra, już was tutaj rozdzielę, moje arcysłone megamisie. Tak, tak. Słonisie. I klitko. Słonisie, tak jest. Ziup. W tej sytuacji, Juri, czy nie jest jeszcze za późno, żebym wydał swoje stopy deku? No troszeczkę tak, tak. Dobra, jak się akcja późno zaczyna, to... O, sklep z kiełbadryną? Panie, no tutaj. To jest na bogato się zrobiło w tym Ostwaldzie, trzeba przyznać. Okej. Okay. Tylko z czego ta kiełbadryna w tym Ostwaldzie? No jak to z czego? Ze szczura.
Okej, okay, to już ich nazywa. Się okazuje, że tam same rzymlaki. Dryblas. 2, 3, 4, 5, 6. To jest szóstka dryblasów. I już robimy 12. Widzę, że szybciej robi world building. W sumie tak, tutaj mogą być na piętrze jakieś... Nie, w sumie te stare baby, tak szybciu widzi, dzierżą jakieś tabliczki z numerkami. A, to poczekaj, to muszę jedno wykreślić, będą trzy tylko. O cholera, wykreślił za dużo. God damn it! Kamienica się zawaliła. Kamienica, tyle bab się zebrało, że się kamienica zawaliła, poczekaj. Symulator łodzi, proszę. O. Okej. Okay. To jak? Spierdalamy czy stajemy? No słuchaj. Ja mogę ich powstrzymać, będę w ariergardzie. A w czym? Zanim podejdą, to można do nich przyładować. Dupę będę chronił, znaczy się. Erich by do nich wyładował skuszy i potem możemy przemieszczać się dalej. Mhm. Dobrze. Tylko pytanie, bo ty chodzisz z naładowaną kuszą cały czas? Po ulicy? Nie, no najpierw bym ją... Czyli musisz ją najpierw naładować. Tak jest. A to będzie pierwsza tura. Dobrze. No, panowie. Łaski bez. Ferdynandzie, twoja akcja pierwsza jest. Ja jeszcze tutaj sobie ustawię, bo zakładam, że panowie chodzą za mną po prostu. Mm-hmm. Tak, co to przesunę. Tak, na skrzydłach. Ja w sumie przeczekam i będę i obserwuję, czy aby tutaj w oknach nie ma jakichś więcej potencjalnych dryblasów, żeby nas oskrzydlili. Nie, aczkolwiek jedna z tych bab w oknie mówi: przełóż im, słodziutki! Co się będą panosić obcy po naszej dzielnicy? Na co... Babciu, to niech babcia lejnie w nich wiadrem jakiegoś... no... Na co babcia na ciebie krzywo spogląda, no, i mówi: a ja nie do ciebie mówię, kurdoplo! Tylko ona macha do jednego z tych dryblasów. widzisz... Anselmie! No, babcia trzyma kciuki. Okej. Okay. Erisiu, czy wynalazłeś już prąd? No tak czy inaczej, ja przeczekuję, ponieważ samotne szarżowanie na tylu dryblasów mogłoby się zdawać nierozsądne. Dobrze. Więc oni na sobie, tak tylko jeszcze dopowiem, wyglądają zdecydowanie jak zbieranina z jednego gangu. Mają na sobie podobne odzienie, ale przede wszystkim chodzi o kolorystykę. Więc o ile widzicie takie ufajdane bryczesy, jak to zazwyczaj u tego typu ludzi, to dostrzegacie, że mają na sobie też kamizele skórzane i gdzieniegdzie wpięte jakieś tasiemki pomarańczowego materiału. Czy to na ramionach obwiązane, czy to w pasie, czy to gdzieś właśnie na butach, naszywki i tak dalej, łaty i tym podobne. Więc... Czy kojarzę jakby to były barwy którejś z drużyn Snotbola? Nie. Chociaż... Profesjonaliści? No to jest po prostu jakiś gang i się tak identyfikują. Dobrze, skoro to był Ferdi, to ja jeszcze tylko, dryblasów umieszczę. Oni jakoś specjalnie zrywni nie są, więc mają te 37 inicjatywy. Okej. Okay.
Dobrze, Andreasie, w takim razie, ty jesteś herosem bardzo bitnym, no twoja inicjatywa jest wyżej, możesz to przeczekać. Widzicie, że oni wszyscy zbierają się do akcji, ruszają na was, wyjmując z zafraków jakieś tłuczki, niektórzy nawet tasaki, jeden jakiś toporek ma, a inny coś, co wygląda na mały Morgenstern nasadzany kolcami. Więc ja w swojej akcji chciałbym przenieść się za najbliższy dobry, taki solidny, solidną osłonę, czyli za Targrima. Tak jest. I za Targrima chciałbym właśnie, rozumiem, że jest taka możliwość podjęcia takiej akcji, żeby przygotować sobie swoją sieć i w momencie, kiedy oni po prostu będą bliżej, żeby ich obrzucić tą siecią, żeby trochę ich wprowadzić w konfuzję tym. Coś takiego chciałbym zrobić. Jak będą bliżej, żebym miał tam większe bonusy. Dobra. Tylko, że zastanawiam się, jak wielu ja mogę ich objąć tą siecią. Jednego. Bo nie bardzo... Jednego? Tak. Aha, taka jest po prostu mechanika, tak? Znaczy, tak, natomiast ta sieć i tak duża nie jest. A, tak duża nie jest, okej. Okay. Kiedyś sobie skombinuję taką dużą. Dobrze, więc w takim razie to będzie mój taki... taki znak rozpoznawczy, że Andreas zawsze rzuca siecią na początku, więc to będę robił. Jestem rybakiem. Dobrze. O jest. Zacznij śpiewać pieśń bojową. Tak, i tak tylko z Targrima, tak prawda, przygotowując tą sieć przy biodrze, tak do rzutu, z Targrima tak się uśmiecham i krzyczę: no chodźcie, rybańki. Nie, śpiewasz. Sigma kiedyś stanął na brzegu. Dobrze, w takim razie Hakonie, ty i twoi ludzie. Hakon postępuje krok do przodu i wyjmuje barakula. O, jak oni zobaczą. I rzeka tylko, który podejdzie. Wiesz co? Rzuć sobie legitnie na zastraszanie z siły. Plus 10 za barakula. Pierw zobacz, czy znają Hakona. Ty, rzuć jeszcze na to, czy cię znają. Zastraszył. No. 26! Człowiek, o którym wszyscy słyszeli! Tak! Na co jeden z nich tak spogląda? A oni są przecież od człowieka! To ten celebryta! Chłopaki! Ja o nim słyszałem! Podobnież słyszał o nim jeszcze mój kuzyn. Alfred! Nie może być! No, mówił, że jeszcze słyszał o nim... Udo! Z dzielnicy południowej. Wiele osób o nim słyszało. A ten oręż to wygląda groźnie. I oni się tak troszeczkę kajają przed tobą, Hakonie. I mechanicznie to będzie działać w ten sposób, że w walce z Hakonem oni mają minus 10 do trafienia. O Hakonie słyszał nawet głuchy Stefan. Tak. A może możemy to nacisnąć i przejść do negocjacji. Nie musimy was sklepać, panowie. Jak dacie nam informację, to nawet wam zapłacimy. Jak nie, czeka was tu śmierć albo poturbowanie. No właśnie, dobrze to robisz, ponieważ teraz Targrimowa jest rola. Chociaż jeszcze spójrzmy, czy Witko i Klitko coś się chcą jakoś ustawić. Witko i Klitko, jak Hakon mówi, to w tym czasie oni po prostu wymierzają do nich z samopałów. Aha. Tak, i przygotowują się. Dobra. I będą strzelać jakby co. Okej, okay. I Targrim tak zagaja. No oni się przestraszyli, widząc przede wszystkim Hakona. Oprócz tego oczywiście się uzbrają jakąś swoją pałę i swoją tarczę. No jasne. No i tak przemyślają sobie tą kwestię. Rzuć sobie na... Ogładę. Swoją ogładę. No tak. No, nic negocjacji. Ale będziesz miał to plus 20 za
za to, co Hakon odwalił. Za zastraszenie i... Plus 20, to udało się? Udało się. Udało się, okej. Okej, więc... Oni spoglądają to na Hakona, to na ciebie, Targrimie. I tak stwierdzają... A... Ile? O jakich sumach mowa? I wychodzi tutaj przed szereg taki wielki dryblas. Jest szef wszystkich dryblasów. Widzicie, że... O Boże, dryblas 5 już mu ktoś zmienił. Nie, on zginie. To zależy, jakie macie informacje. Niech wasz szefu wyjdzie bez broni i nasz szefu, kwatermistrz, wyjdzie bez broni i się z wami dogada. No więc ten wielki dryblas, on po prostu wychodzi przed szereg i widzicie, że tak powoli daje ręką znak swojej reszcie bandy, żeby... Oni nadal was co prawda mierzą z broni i tak trzymają się nerwowo, ale nie ruszają, nie biegną na was. Tu jest nawet jeden dryblas z flintą, który się schował zaraz przy rogu i on mierzy z takiej, no z takiego arkebuza, gdzie już rozniecił dymek na archaicznym dość lądzie, ale spogląda na was, opuszcza tą lufę powolutku, dmie tylko na ten lącik i tak... Chłopaki, poczekajcie. Może coś ogadamy. No i on chowa broń i podchodzi do was, tak na środek tutaj, nie? Ale oddał ją, czy schował po prostu? Nie, schował ją. Te Targrimie, ale... Daj broń swoim pobratyńcom, od nas też podejdzie bez broni. Dobra, to w takim razie jednocześnie tak robimy. I on odchodzi do swojego przyjaciela i tak już ma oddać broń, ale patrzy na was, kto tutaj jeszcze broń będzie oddawał. Ja biorę broń od Targrima, bo rozumiem, że Targrim wychodzi. Nie, kwatermistrz wychodzi, czyli jest. A. No to w takim razie biorę kuszę Erisia i Ferdynand jeszcze w ich kierunku wymierza szpilę, tylko bez głupich sztuczek, bo od razu tu kapłan Mora gotów zmówić pacierz dla was. Na co oni tak komentują? A na to Targrim szczerzy się do nich paskudnie. Mają kapłana Mora. Toż to pewno ten gang znamienitych grabarzy. O cholera, z kim myśmy zadarli? Takie dyskusje. No i wychodzi ten wielki dryblas, mówi, pokazując ręce oczywiście. No, oddałem broń. Kto chce ze mną rozmawiać? No. To tu ja, skoro Eris został wywołany, wychodzi, oddając wcześniej kuszę. Sprawdzając, czy z tyłu za pasem ma swój nóż, wychodzi do niego i mówi: no, dobrześ wymyślił to. Dobra decyzja twoja. Lepiej pogadać, bo być może to ostatnia okazja. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby upuścić wam krwi. Chcemy informacji. Szukamy kogoś innego. Szukamy, jak zapewne się domyślasz, kogoś, kto się zowie mianem człowieka. Na co on tak na ciebie spojrzał i widzisz, że się krzywi i drapie po głowie. Szukacie człowieka? To człowiek znajduje was, a nie wy człowieka. Tak było od zawsze. Czasy się zmieniały i sytuacja się zmieniła. I widzisz, człowiek szukał ludzi, gdy chciał mieć nad nimi przewagę, gdy chciał ich dopaść.
A teraz... Cóż tu dużo mówić. Mamy informację o tym, że na człowieka ktoś bardzo mocno dybie. Człowiek też z nami zadarł i musimy sobie pogadać. Dobić targu, jak to mówią. Za te informacje myślę, że moglibyśmy wam nawet zapłacić, albo moglibyśmy na was przychylniejszym okiem patrzeć, kiedy będzie już po wszystkim, bo człowieka znajdziemy tak czy inaczej. I tak jeszcze Targim skanduje w tym momencie. Rysiu! A może chcą wziąć udział w wielkim planie odbudowy i gospodarczej resocjalizacji Ostwaldu? Co? What? Tak on się patrzy, tak też ze zdziwieniem. To jest to, o czym mówiliśmy ostatnio. Przy wspieraniu małych przedsiębiorców. Mój przyjaciel krasnolud dobrze mówi i przypomina. Wszakże nastąpią tu już niedługo zmiany. I tak czy inaczej, to prawdopodobnie nie człowiek będzie już rządził Ostwaldem. Macie więc szansę wziąć udział w czymś wyjątkowym. Jak widzicie, nasze plany zmierzają dużo dalej niż wasza tutaj grupka. A w związku z... Okej, więc Rysiu, jeden z tych dryblasów, on tak spogląda na ciebie... Dokończę tylko. No. A w związku z tym, bo na tym skończyliśmy, w związku z tym, że nasze plany są dalekosiężne, to jak się domyślacie, nie pozwolimy na to, żeby grupka 12 was przeszkodziła nam w tych planach. Możecie w nich wziąć udział i uczestniczyć razem z nami, albo możecie zginąć tutaj zaraz. No co on się tak zastanawia i mówi? Czyli obcy ludzie, których nie znamy, ale za których głowy są ładne pieniądze, mówią nam, że rychło władzę tutaj na ulicach zmienią. A my mamy wierzyć na słowo. Słuchaj no, jeśli takie masz koncepcje, to ja ci sugeruję, żebyś był bardziej przekonywujący. Bo na razie słyszę same słowa, a żadnych planów konkretnych nie widzę. Ile? Ile dają za nasze głowy? Za wasze głowy? No, w zależności żywy czy martwy, po 20 złociszy od sztuki. Co? Już myślałem, że Erich będzie gotów sprzedać swoją głowę. Toż to obraza. Hakon postępuje jak do przodu, nie zważając na tam ustalenia. To oburzające! Jedynie 20 złotych koron za moją głowę! Ile? Niedorzeczne. No to mówię jak jest. To jest tyle samo za twoją głowę, ile za głowę Erisia z tego, co z tego wynika. No, za tego kurdupla to akurat pół. Wskazują na Ferdynanda. Jak to? Za Ferdynanda mniej? Oj, Targin podchodzi dwa kroki do przodu wtedy. Bo nie będzie wziął czoł... Ktoś obraża i będzie wziął czoł wife'u. Na mnie nawet się nie opłaca broni wyciągać, to co mnie bić chce to. Zresztą, bijąc w kapłana, uderzacie w cały kościół Mora, tak więc... Jak odzywa się jakiś wiecheś tam z tyłu, grosz do grosza i będzie kokosza. Nie wiem, czy słyszeliście, jesteśmy strażnikami Imperium. A za nami stoją, no, nie lada tęgie głowy
I nie lada potężne osobistości. I teraz rzućcie sobie wszyscy kasto. O Damar Smoku słyszeli? Nie, nie, rzućcie sobie teraz wszyscy kasto po tym, co powiedział Eriś. Okej. Okay. 12. 20, ale myślę, że 12 Hakona wystarczy. Szczególnie, że o nim słyszeli. Okej, okay, Hakonie, w takim razie ty coś zauważasz, że za wami, z drugiej strony, skoro wy żeście się tutaj zatrzymali i tutaj jeden gang jest, a tam było kilka osób, które na różnych przecznicach spostrzegały was i wskazywały, to teraz się tutaj zbiera druga dwunastka, która wychodzi z tyłu. I na to ten wielki dryblas mówi, nie, nie, my jesteśmy topornicy z Todman Alley, a za wami stoją hajducy z Hoffenstrasse. I tak wygląda sytuacja. A teraz, starym dobrym zwyczajem, wyskakiwać z kasy. A może pozwolimy wam wyjść. Jeżeli będzie wasze łby, znaczy wasze trzosy, bardziej galantne od tego, co człowiek daje za wasze głowy. Panowie między domy, szepcze Targrim. Hakon tak podchodzi do przodu, tak? Ile? Za moją głowę mają 20. No to możesz dać 40. Wydaje mi się, że za Hakonem tak wszyscy troszeczkę podchodzimy i się skupiamy tak, bliżej. Tak, 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 podchodzimy bliżej, tak. Na co tam z tyłu dostrzegacie podobnie mrocznie wyglądający gang. Ale tamci mają wplecione w swoje ubiory jakieś fioletowe elementy kolorystyczne. Czy to jakieś tasiemki, czy to jakieś tam inne rzeczy. No i ci bardziej się lubują w takich jakichś mrocznych pelerynach, a wszyscy w dłoniach mają jakieś nadziaki i tłuczki. Ej! Podzielimy się? No, zaraz będą wyskakiwać z kasy. To dobrze. Ach, głupcy. Nie wiecie, że wasza fortuna może wyrosnąć tylko przy Erisiu Hajlerze. A jeśli nie staniecie z nim ramię w ramię, czeka was upadek. No to słuchamy waszego genialnego planu. Jak ma się to nam opłacić? A przede wszystkim, zanim zaczniemy o planach dyskutować, to najpierw musicie nam zaliczkę zaprezentować. Dobra, póki się nie zorientują, kamraci, w ten, w alejkę. Tak, tak, tak. Ja bronię tyłu. Myślę, że za... Póki jeszcze chcą negocjować to na Antergrima wszyscy podążamy. W takim sztorazie Ferdynand wpada w alejkę i rozumiem, że nie uciekamy, tylko się bronimy. Ziup. Tak. I niech, nie wiem, na przykład Witko i Klitko pokryją tyłek, a ja będę krył przód, bo przez w tym momencie Ferdynand wpada tutaj i... No? Zwyczajem Ferdynandowym robi strefy ciszy. Okej, to jest ciekawe. Dobrze, wszyscy macie wyższą inicjatywę, więc udaje się wam tam wbiec. Dajecie nagle taka scena suspensu, taka, wiecie, już mamy się tutaj na baczności, haha, nadchodzi czas zmian. Nagle kolejny gang wykwitł za waszymi plecami, takie ziup, wszyscy w bok.
Szomale, jeszcze taki dymek został za wami, taki kurzawa, tak? Kurzawa, tak. Może jesteśmy jak ta Sparta. Targlimie, pozwól cię trochę. Gdzieś nasza formacja bardziej przypomina. Dobrze. Bebek Andreasa mi przeszkadza. Nie mogę przejść bardziej. Nasza formacja teraz przypomina żółwika, ale takiego jak w naturze. No więc sytuacja wygląda w następujący sposób. Tamten dryblas gdzieś odbiegł, kiedy Ferdynand rzucił sferę ciszy. Dawcie w wyjmują takie szmaciane pompony. Tak, kiedy dryblas rzucił sferę ciszy, to nie słyszycie, co się tam dzieje. Ale w pewnym momencie chyba wyszły nawoływania braci czy coś w tym stylu, gdyż zjawiają się kolejne dryblasy, które dobiegają do Targrima we dwójkę, w wasz zasięg, powiedzmy. I zaraz przejdziemy do rozliczania kto, co i jak. To jest, rozumiem, dwuosobowy tunel, ja tak powiem, tak? Tak, tak. Tylko ja staram się zostawić cały, żebyście wy mogli tak w skoku barakulem za Targrima dziabnąć. To raz, a tamci się też zbierają, chociaż bardziej skonfudowani, dołączą się później. Dobrze. Więc co tu się dzieje? Jezus Maria. Oczywiście. Więc tak. Targrim ma takie czerwone oczy jak na tokenie. Ferdynandzie, ty rzuciłeś strefę ciszy. Ale korzystając z tej sytuacji, to teraz mamy Andreasa. Andreasie, zaparkowałeś za Targrimem. Za Targrimem, do którego nadbiegają jakieś wiechcie gangsterskie, lokalne, uzbrojone właśnie w tasaki, w tłuczki i już się mają na niego zasadzać, to na ciebie. Deklarowałeś, że coś chcesz zrobić ze siecią, tak? Tak, więc chciałbym rzucić siecią, ale tak najlepiej nie na tego, który jest zaraz przed Targrimem, tylko na któregoś tam z tyłu, na przykład na tego tutaj, tak? Dobrze, dobrze. No to dajesz. To chcę zrobić. Ja teraz będę generalnie rzucał kośćmi, rzucał rzeczami, a potem będę rzucał mięsem. Hura! Boże, gdzie mi te kości poleciały? No, 7, 10. To nie bardzo. Więc... A tak trochę na kraj. No to przerzuć tą dziesiętną. Faktycznie. Zaraz, w sumie, czy to mi cokolwiek da, bo... Ballistic Skills 44, ale mam plus 10, to by było 64. No to niewiele. No nie, to faktycznie, to ci... A, no tak. Ballistic tak. Skilla masz... Nie, a mam bonusa jeszcze masz plus 72. 10 w razie, co? Ale teraz to by mi tak nic nie dało. Masz 72. Ja przecież... 70... A, no tak, przecież. No plus 10 to ci... Niezależnie no tak. Od tego, co wyrzuciłeś na Może podniosłem kostki, to rzucę tylko tą K10. Nie, dobra, dobra, rzuć K10. Nie trafiłeś go tą siecią. O. Trafiłeś. 1-7, czyli w rękę, czyli góra. No. Do sieci to chyba nie ma znaczenia, bo to po prostu okrywa. No. Mhm. Sieć opada na jednego z dryblasów, który zaczyna się wić i zobaczmy, czy się splecie. A pewnikiem tak. Oczywiście. Zaczyna się miotać, wpadać na swoich towarzyszy. Potrącać ich i tak dalej. Hakonie i twoi towarzysze Witko i Klitko, czy oni, ponieważ deklarowałeś, że zanim tam to wszystko zrobią, to mogą siepnąć z samopała? Z tym, że to będą mieć duże kary, podejrzewam, przez ten tłum, tak? No tak, ale mogą. To okej. No to powiedzmy, że będą celować z karami, tak żeby swoich nie trafić, że tak powiem. Mhm. A to nie ten dryblas był zaatakowany? Siecią? Nie, mi się wydawało, że jakiś tam... Miał być nie przy Targrimie, tak? Andreas nie będzie w sumie ten, no. Okej. No dobra. Dobrze, no to będą strzelać z samopału. Więc myślę, najpierw tam był Witko, tak? No, jeden poszedł gdzieś. Nie trafił Witko. No niestety nie. I pan Klitko. Uła! Chyba trafił! Trafił ładnie między twoimi towarzyszami. Rzuć na pistolet. Potwierdź, bo ja uznaję, że
Krytyki z każdej broni możemy potwierdzać. No, nie. Okej, okay, jeden z dryblasów. Możesz wskazać którego? No, powiedzmy, że pierwszy. Ten, no. A. Okej, okay, z pierwszych, tak? Dobra, no. To może być ten na przykład. Koło. Okej, okay, więc żywotności jemu się uszczerbnęło. Całe 6 min. Znaczy no. Najmiemy mu. No, potężnie dostał samopała. Wzruszył się. Jęknął. Łapiąc się za swoje chyba ramię. Jeśli mnie pamięć nie myli. No i prawie mu wypadła broń. Ale nadal się trzyma. To teraz, Hakonie, ty generalnie jeszcze możesz walnąć ze swojego barakula nad Targrimem. Generalnie nad Targrimem walnę z barakula, owszem. Nawet się nie będę powstrzymywał, skoro Targrim zapewnia tutaj osłonę, to zrobię to kilkukrotnie. Tak jest, nawet trzykrotnie. Raz się udało. Po raz drugi też się udało. I jeszcze trzeci. No, trzeci no już nie. Dobra. Rzucę. Prawie uciąłeś brodę Targrimowi. Ła. Trzy, pięć. To są dwa ciosy, czyli to jest jeden ma 9, a drugi ma 11. O Jezu. Dobra, skasowałeś tego gościa, który pada na ziemię. Tutaj wręcz może zrobię tak. Przed tobą jeden z dryblasów zwalił się, kiedy barakul przerżnął się przez jego pancerz jak przez masło. Przez jego ciało też przeszedł z taką łatwością, że otwarłeś w jego klatce piersiowej takie wielkie wyłomy, skąd trysnęła jucha i ochlapała Targrima. A ten oto przerżnięty dryblas tak wył, że gdyby nie to, że jesteście w strefie ciszy, to pewnikiem te jego przeraźliwe jęki sparaliżowałyby towarzyszy, prawda? Ale cóż, rozczłonkowanie sojusznika jednym, no dwoma ciosami to robi wrażenie. I tak jak powiedziałem, oni mają dodatkowe minus 10 do walki z Hakonem. Akurat Hakon nie jest na pierwszej linii. But anyway. Dobrze, to idąc dalej, Targrimie. No to całą swoją moc bonkingu skierowuję na tego gościa, który jest ze mną w kontakcie. Moc czego? Atakuję, żeby zadać obrażenia. Nie znam tego języka. Bonking. No bo ja mam pałę, więc... Aha, okej. Okay. No to trafiam. Trafiasz. Chyba, że to jest na kęcie. Nie, no to jest na tyle proste, że... Bo co innego, jak się oprze, a co innego, jak jest na lekkiej pochyłości stołu. Dobrze, trafiasz. Czy ty ogłuszasz, czy co robisz? Czy po prostu... Nie, żeby zadać obrażenia za 9. Aha, no właśnie. Za ile? Za 9. Temu dryblasowi, co jest na minus 6, tak? Temu, który jest u mnie, tak. Okej. Okay. Zadajesz mu za 9. W co żeś trafił? To było 45? To 54. To pewnie korpus? W korpus. Na waszych oczach, Targrim, ty wziąłeś ten swój młot, tak? Solanski? Nie. Swoją pałę wziąłem. Tylko. A pałę? Bo mam tarczę mam w drugiej ręce. Dobrze, wziąłeś pałę i na waszych oczach tą pałą tak Targrim zdzielił dryblasa, który już był zraniony przez waszego samopalnego kislewitę, że kiedy ten łapał się za ranę,
Targim posmyrał go po klatce piersiowej, gdzie on wszakże miał jakąś skórzaną kurtę albo kamizelę. I słyszeliście tylko, jak żebra mu chrupnęły. I z takimś to gestem Dryblas kolejny zwala się na ziemię. Przed wami. Nie podchodzę dalej, chomikuję dwa ataki, że jak podejdą, to żeby im przywalić. Po prostu akcja ta przetrzymana. Erisiu. Możesz strzelić z kuszy albo zrobić cokolwiek ciekawego. Na przykład... No to... Nie. No oczywiście, z kuszy. To strzelaj. Uwaga. Jebnij se. Aj se jebnę. Aj prawie. Prawie. Ale z kuszy zaraz. A z kuszy to tam nie jest, że plus ileś tam... Wielu przeciwników? Z każdego przeciwnika nie jest plus 10? To jeżeli strzelamy w grupę, tak. No zdecydowanie. Tak. Plus 5. Plus 5 za każdego... Za każdego powyżej 2, I guess. Czyli tutaj... To plus 30, bo jest 8, tak? Nie, jest 9. No w tej grupie. Myślę, że widoczni, a no. Ci tutaj są... Więc raz, dwa, trzy, nie cztery... Nie jest jeszcze widoczni. To plus 30, tak. 5 dodatkowych, więc 25. Plus 25 do twoich... Plus 25? Tak. No, czyli tak jakbyś miał 67. Czyli o jeden weszło. To udaje ci się trafić, dobra. Udaje ci się trafić jednego z nich. Teraz sobie rzućmy D6. Którego? Którego? Najpierw nie na obrażenia, tylko najpierw na którego? 5. Ja liczę od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tego Dryblasa. To teraz na obrażonka, proszę. Posmakujcie najbardziej złowieszczej kuszy po tej stronie taubu. Akurat to jest fajne, bo kusza zadaje 4 dodatkowe, więc... Na kusza srogiego w pierdolu. Tak jest. 9 minus 3 to będzie 6. Erisz wycelował. Oddajcie się! Albo wszyscy tutaj strzeźniecie! No, to jest potężna kusza obrony przedsiębiorstw. Tak. Erisie. Bełt poszedł w tłum. Bełty są niewidzialne, tak? Ktoś. Rittenhouse. Zebra. Erisz von Rittenhouse, tak? Dobra. Ja, jeszcze Scatterdyna Bełt. No, trochę Dryblas dostał też. Co to był rykoszek? To my w Mordheim gramy? Co? What? Dobra, to była teraz to tak. To że Bełty i wszystko może rykoszetować i walić drugiego gola. Ale przez to, ten Dryblas z flintą, który sceluje do waszej grupy, a ustaliliśmy, że skoro nie jesteście teraz w kontakcie, nie jesteście w walce w kontakcie, no to on też może strzelić. Oczywiście. Więc wasza dwójka to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też plus 25 będzie miał do strzału ze swojej flinty. Ale też w takim razie chyba może w swoich niechcący trafić. A, tak? To ty też powinieneś rzucać na to, czy w swoich no, trafisz. No, ten, no, nie kurczę. A no tak, bo ci przede mną, co stoją, też powinni się liczyć, dokładnie. Ja nie wiem, czemu nie byli liczeni. Dobra. 29 teraz w kogo? K6 myślę. 7 nas jest. Albo K8. Tak też zrobimy. K8. Rozumiem, że Targrim jest jedynka, tak? Znaczy liczę od góry. Będę liczył od góry, od lewa do prawa, bo one tak najłatwiej. 8, lol. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Targim staje pierwszy, więc najłatwiej go trafić.
To 7-8 to jest targ. Nie, to przerzut robię. Cholera. 3. O nie! Raz, dwa, nie. Trzy, Ferdynand. Death waifu, momenta loli, nie. Tego się nie robi. Więc niestety posłów Ferdynanda. Nic jeja. Takie życie. Przynajmniej no. Będę mógł zrobić czwartą postać. O, za jeden. Ferdynandzie, to ci napiszemy do nagrobku. Okej, okay, no, 92 to jest... 4 tafnesa. Takie życie. 4 tafnesa, to dostajesz zatrapanie w paluszek. O, to... Ajajajajajajaj. Ma ktoś plasterek z puchatkiem? Brzdęk. Jak dojdziemy do karczmy, to jest... mogę ci go brodą owinąć. To jest Arkebus. Już sobie tylko spojrzę. To ma siłę 3 i robi wacka. A który to tak strzelał? A, z tą Eweliną Flintą. Jaką ma siłę? Ma 4? 4. Okej. 2. Tak. Co? Tak? Arkebus ma? Czyli to muszkiet. To pistolet ma siłę 3, tak? Tak, no tak. Przepraszam. Czyli masz 2 obrażenia. No. Dobrze. Teraz czyli reszta... Tyle co kusza w sumie, tak? Słucham? Tyle co kusza. Tak. Tak. Tylko droższa i... Teraz ci dwaj dopadają. Ej, to czemu 2 obrażenia jak 4, 5, a ja mam 4 tafnesa? No bo 1 plus 4. To jest 5. To jest 5, a ja mam 4 tafnesa. Dobra, sorry, faktycznie. No właśnie. 4 masz, okej, tak. Jesus. To jak oni weszli w moją strefę kontroli. Ale... Nie, bo to było... Mojego Overwatcha. Bo ja mam jeszcze dwa bąki miałem, mówiłem, że chomikuję. No dobrze, to sobie zachomikowałeś, tak? Ale to było na parowanie, rozumiem, czy... Nie, to chciałem tak jak opóźniona... Znaczy nie wiem, czy to jest w jedynce, w dwójce jest coś takiego, że masz opóźnioną akcję, że zachowujesz... No tak, ale to jak już miałeś, zarazujesz, jak tak? Już miałeś swoją to aktywację, to możesz co najwyżej zostawić na atak, na parowanie. Rano, bo ty będzie. Miałeś swoją aktywację. Tak. Dobra, więc ci dwaj będą... No w Targrima oczywiście. Jeden, przez to, że ma wolną miejsce, to masz... O kurwa, zajebiście. 97. No nie! Wbiega w Targrima i to jest pech. I tak przetacza... Słuchajcie, co się dzieje? Jeszcze rzucę mu na inicjatywę, czy się wypieprzy. Widzicie coś takiego? On wbiegł, sądząc, że zaraz rozbije się na waszej mężnej defensywie. I wpadł tak na Targrima, że stracił panowanie nad sobą i przeturlał się nad nim i pada między wami tutaj w tym miejscu. Mhm. To jest wybrać piątkę. Czy wszyscy teraz mamy okazyjkę w związku z tym? Tak. Ale poczekajcie, zrobię jeszcze na tego drugiego. Zrobię jeszcze na tego drugiego. Atak tego drugiego. O! Udaje się, ponieważ to jest... Co on jest wyposażony? On jest wyposażony w tasak taki. Znaczy, no to jest broń jednoręczna, tak? Broń jednoręczna. To próbuję parować. Proszę bardzo. O, spokój. Chyba wyszło. Obrażenia rzucamy. O. Wow. Dobra, to on rzuca na swoje obrażenia. Poczekaj, ty mu zdejmujesz 1, a on zdaje. Dobra. Więc zbiłeś mu lekko broń. Ta broń, która tam smaga cię po twoim pancerzu, skrzy się jedynie i na twoich włosach też się zatrzymuje, niby na kolczudze. A wy teraz macie możliwość sklepania tego wiechcia, który padł między wami. On w ogóle się tak przetoczył po Targrimie, jakby no po prostu po stoliku, o który się wywalił. Ląduje między wami na plecach, tak się ogląda na lewo i prawo, tak w górę. Co? I zasłania się rękami. Teraz możecie na niego zrobić okazyjki, proszę bardzo. To może najpierw wściekły niziołek, co? Proszę bardzo, wściekły niziołku. Poza tym... Bo dostał paluszek.
leżący... Nabywa sierpa i rzuca się z dzikim wrzaskiem, który nie przystoi kapłanowi Mora, ale przystoi wkurzonemu niziołkowi, któremu ktoś przerwał drugie śniadanie. Jest co za to, że ten cel jeszcze leży, to też będziesz miał plus 10. Jest aktywowany jako bezbronny, I guess. To znaczy nie, on nie jest bezbronny, ale się wywalił, tak, więc... Ale nie musisz rzucać chyba w trafienie, tak mi się wydaje. Nie, to, ale on nie jest bezbronny, on po prostu padł na ziemię, ale trafiasz go, tak? Co najmniej plus 20 wtedy. Dobrze, więc proszę bardzo, zadaj obrażenia. 8. 8, tak? O mój Boże. Zano, ja cię tutaj pokroję, jak ten edamski, ty gnoju ty! No to łącznie 5 obrażeń zadał mu Ferdynand, drapiąc go tym sierpem. Teraz proszę, kto dalej chce? Czy jeżeli jest koło, właściwie pod nogami Erisha, to Erish może mu po prostu butem roztrzaskać czaszkę? Możesz. To będzie zwyczajny, tak jakbyś no improwizowany w walce wręcz bez broni. Atak improwizowanym butem. To znaczy nie, no to jest tak jakbyś wykonał atak bez broni, tak jakbyś się bił na pięści czy kopniaki. Z tym wyjątkiem, że po prostu kopiesz leżącego no i masz do tego stosowne bonusy. Normalnie to się odbywa z karą minus 20, ale ponieważ w walce wręcz, tak? Takiej bez broni, ale ponieważ ty, no on leży na ziemi i jest przez was otoczony i skołowany, no to masz plus 20, więc na czysty weapon skill. A którym pasku cię... A jakbym z kuszą próbował w niego przywalić, którą trzymam w rękę, to samo. Nie, to będzie... To wtedy jesteś uzbrojony, ale wtedy będzie jako faktyczna broń improwizowana, a broń improwizowana to jest... Plus 3 chyba ma. To jest 4 AG. Tak, damage minus 2, inicjatywa minus 10, parowanie minus 10, ale two hit jest na 0, więc jakbyś gałęzią czy z czymś... Fakt, możesz walnąć z kolby na przykład kuszy. Z kolby w gębę. I wtedy masz plus 20, to będzie 58, tak? Dobra. Na 58. To po prostu próbuję mu... Jest pytanie, czy w głowie. Erish jest na jakimś stopniu ciepła, bo może jakiś hit action może zrobić. Jako nasz protagonista. Panie, no. nie wydziwiaj tutaj mnie. O! Udało ci się, dobra. I tylko wiesz co, rzuć jeszcze tym, bo to się nie poturlało. Ale wiadomo, że już trafiłeś, tylko chodzi o to w co, 20... Okej, okay, on tam nie ma, to jest ramię, on tam nie ma pancerza, więc zadaj mu obrażenia. To będzie... To rzadkie dla Erisha, niech Erish zada obrażenia. 4. Tak jest. 4 plus 1. 3 to jest 7. No bo to jest minus 2, więc od razu siła 1 liczę, nie? Więc tak, no za 5, czyli stuknąłeś go potężnie w mordę, za kolejne 2, jest na minus, na 7 obrażeń zebrał, no i wala się między wami taki półprzytomny Andreasie. Ja chciałbym się dopytać, czy, bo to jest wciąż, rozmawiamy o tej okazyjce, tak? Tak. Tak. Ja chciałbym się zapytać, czy ze względu na to, że mam taką cechę szczególną, duży brzuch, czy miałbym zwiększone obrażenia, gdybym po prostu na niego wskoczył? Jeżeli chcesz mu zrobić... Jednak będzie robił action. Sorry. Jeżeli chcesz mu zrobić jakiś taki body slam, to tak. Czemu nie? Dobra. Wiem tak, ja nie wliczyłbym mu tego na obrażenia, ale na bank na punkty obłędu. Znaczy, wiesz co? Po prostu na tym, żeby tak mu po prostu wskoczyć na niego bucierami, nie? Na klatkę piersiową. A nie, ja sobie myślałem autentycznie o takiej zasadzie, możemy to zrobić.
że jeżeli będziesz w walce wręcz próbował kogoś, jeżeli nie będziesz uzbrojony, w walce wręcz będziesz próbował kogoś ogłuszyć, to dostajesz do tego plus 10 szansy, dlatego że po prostu ty go nokautujesz jak Obelix swoim bebechem. Co będzie bardzo okay. Piękne. Okej, okay. Natomiast myślę, że nie chcę się przewracać w czasie walki, więc niestety, tak czy inaczej, myślę, że po prostu spróbuję mu... Spróbuję go walnąć, dobić bronią ostrą i tyle. Niestety, tak naprawdę. Dobrze. To jest poważna sytuacja. No jeszcze jak. O kurde. O Jezu, dobra. To pff, na obrażenia od razu wal. Panie dzieju. O panie. O nie. Otwierdź. Wybebesz go. Śnikow. Potwierdziłem. Rzucaj dalej. Fuck. Ujoj. Jak to wygląda? Ten biedak przeturlał się po Targlimie, wpadł między was i to wygląda jak ta scena z Parku Jurajskiego, kiedy jakiś cielak wrzucany jest do zagrody z Velociraptorami i tylko widać jak tak zza waszego Targlima, jak zza muru, takie kawałki ciała wybryzgują w górę. A szczególnie jak rzucił się na niego ten Andreas wspaniały, który tnie, siepie i za każdym jego morderczym ciosem nowy brysk krwi ląduje na ścianie. Gdzieniegdzie jakaś ręka poleciała, gdzieniegdzie, nie, to była w nogę nawet, więc widzicie jak taka noga urżnięta gdzieś na wysokości kolana wyleciała do góry, zawirowała kilka razy i upadła. My z katerką, gdzie poleciała noga? A tak się patroszy dzwonka. Tak, zrób z katerem, gdzie poleciała. I o ile metrów. Oła, na Erisia padło. Eriś sobie stoi i nagle na głowę mu upada taka noga czyjaś. Brzdęk. Dobra. To jeżeli mogę skorzystać z okazyjki, bo zaatakowała mnie noga, to chciałbym ją odkopnąć tam w ten tłum tych ludzi. Nie, dobra, no spoko. No, nie wierzga się już, więc mogłeś odkopnąć bardzo łatwo. I w takiż oto sposób... Który następny? Wiesz co? No jest to imponujące. Okej, okay. Ferdynandzie, teraz ty. Proszę cię... Powiedz mi, co zamierzasz zrobić. Twoja jest kolejka. Ferdynand na to dobywa kuszę i zaczyna przeładowywać. Aha. No dobrze, no. Niech będzie. Andreasie, w takim razie twoja kolej. Tu jest kolejny dryblas. Nie wiem, czy zauważyłem. W takim razie, Andreas, dwa ataki na tego pana. Proszę. A co? Poczułem wiatr w żagle. To nazwijmy. Nie. Wiatrzego, ale drugi atak. Proszę bardzo. To już ci się udaje. On się jakoś blokuje? Czy? Nie. Nie, bo on... Nie. Oni mają co prawda, mogą parować, ale mają tylko jeden atak, te chłopy. Dobra. Ten jeszcze nie atakował, więc... No tak, ale on chce zaatakować. Wiesz co, przerzuć, bo to się nie potoczyło. Aha, okej. Okay. Tylko upadło ci z ręki. No. O! Wow! Potwierdź! Teraz się potoczyło. Teraz się potoczy. Jak się potoczy, to przez oczy, dobra. Ale nie potwierdziło. Ale niestety. Ile ty masz łącznie z tego miecza? Plus 6. Więc 12 minus 3 9. Wiesz co? Rzuć sobie kasto na. Bo to jest powaga krytyka 1. Już rzucam. O, 25. Okay, 25, powaga krytyka 1, 20.
To jest 3. I co to było w korpus, tak? No chyba tak. Okej, okay, on pada i odturliwuje się na bok. Znaczy no, twój cios go tak ogłuszył, że zwidał się w kłębek. Obok leży, próbując się pozbierać przez następne kilka rund. Oszołomion. Mhm. No dobrze. Hakonie. Staje się rzecz trochę absurdalna, gdyż twoi towarzysze tak szybko rozprawiają się z przeciwnikami, że ci nie są w stanie podejść w czas. Mhm. Tak, jak rozumiem, to oni są już poza zasięgiem wszyscy, tak? Wszyscy cztery. Tak, tak. Mhm. Ale czy Hakon nie może sobie przetrzymać akcję, może poczekać, aż ktoś podejdzie? Może. Dobra, to jeśli mogę, to poczekam. Okay. Szczerząc broń w ich kierunku i zęby również. Rozumiem, że Targlim podobnie, czy...? No i... jeśli będę mógł zaatakować, to tak, a jeśli nie, to będę kombinował ze swoją bronią przyboczną. Okej, okay. Eris, rozumiem, ale przeładowuje. Puszę. Nie. Czy ta strefa ciszy jeszcze działa? Tak, ona dość długo działa. A możesz pokazać, bo ja nie byłem... Strefa ciszy nie działa, ponieważ jej nie podtrzymuje. Aha, a no to musisz powiedzieć. Dobra, to jak nie działa, to nie działa. To nie działa. To nagle się zrobiło głośno. W takim razie Eris rzuca czar dźwięki. Okej. Okay. Możesz rzucić rzucę. Syrenę policyjną. Prawie. Bo tak, mogę to w odległości tam kilkudziesięciu metrów, bodajże 30 czy coś takiego rzucić, ale... chciałbym generalnie, nie wiem, czy jest taka opcja, stąd bym chciał. Żeby dźwięk dobiegł. Jesteś w stanie. Dobra. I mam nadzieję, że to się uda. Chciałbym... To co, najpierw rzucę, a potem zobaczymy, czy się udało. Tak jest. Dobra. Chociaż nie, bo to jest czar prosty, ja mam, bo to był nowy dzień, ja mam 12 magic pointsów, więc... No, to, no tak, nie musisz rzucać, bo nie masz... Rzucać. Masz zresztą tą swoją różdżkę specjalną. Mhm. Więc stamtąd, z załuku, za tej całej ekipy, za tych ludzi, dochodzi coś takiego, mam nadzieję, że będzie to słychać. Okay. To Jodders, no! Fatik są. Więc jakaś bestia, taki dźwięk jakiejś ryczącej bestii ryknął gdzieś tam z głębi ulicy. I zaraz do tego przejdziemy. To była deklaracja Erisa. Teraz przechodzimy do tych całych wiechci. I dzieją się następujące rzeczy. Najpierw zobaczmy, czy ten Driblas, który został tutaj obleczony siecią, czy on się wyswobodzi, bo wreszcie może próbować. No nie wyswobodził się. Ale telepiąc się, odczołguje w tył. Ten też tutaj troszeczkę się odczołguje. On łapie się tylko za brzuch, bo tak go mocno walnął Andreas. A reszta... Ona będzie robiła test opanowania. Gdyż następujące rzeczy... O mój Boże. Następujące rzeczy się dzieją. 81. Po pierwsze, zamordowaliście trzech z ich kamratów. Dosłownie
w 10 sekund. I to jeszcze zrobiliście to tak makabrycznie, że ci, którzy się temu przyglądali, nie mogą wprost na to wszystko uwierzyć. Patrzą się przede wszystkim na kapitana Hakona, który świeci tym barakulem, który rozbebeszył jednego z nich. Patrzą się na Andreasa, który wszakże rzucił się z takim ferworem na powalonego przeciwnika, że dookoła zaczęły latać kawałki jego ciała i krew wszędzie chlustać. Więc ta grupa dryblasów z gangu toporników Stodman Alley, jak się przedstawili, zdecydowanie zaczyna się łamać. I tylko jeden ten dryblas, ten ich szef, rzuca im, to będzie test leadershipa. No nie. Niestety mu się nie udaje. No w sumie przerzucę, bo ale... tak się. Więc on próbuje ich... Nie! Głupcy! Nie uciekajcie! Ja z nimi nie będę walczył! Sami sobie z nimi walczcie! I tu jeszcze jakaś bestia idzie! No i oni po prostu w nogi. Wszyscy. Do Gazety Wyborczej, bo to są dryblasy i przestępcy. Ładują się oczywiście. Ale nie będziemy szturmować. Ten nie może, bo jest w sieci zapętany. Nie, tak. Ci nie. Ale w końcu oni odbiegają. Natomiast jest taka scena, gdzie te dryblasy, znaczy hajduki, jak to ich przedstawiłem? Hajducy z Hoffenstrasse, oni wypadają, już są w stanie się zająć. Widzicie, że prowadzi nimi taki zabijaka. Spoglądają na was tak nienawistnie. Jeden z nich tak rzuca: tak, teraz jest nasza szansa. Tamte jełopy nic są nie warte. I nagle spoglądają się, wybiegając tutaj, prawda, w alejkę, widzą ten rozlew krwi, te części ciała rozczłonkowane i słyszą jeszcze za sobą jakiś ryk bestii. Erisiu, weź, wykonaj rzutka 100 w twoje ręce, to będzie na to, czy ich przekonasz, tak? Czyli na ich opanowanie zobaczymy sobie, no bo to ty zrobiłeś te efekty specjalne. Dobra. A tu jeszcze niedaleko jest studzienka kanalizacyjna za nim. A fakt? To generalnie z kanałów mogę... Nie. Okej. Okay. Oni się... Miałbyś potwór, a wyszło takie... Nie. Właśnie to chodzi, to było na ich... opanowanie. Na opanowanie. Tylko chciałem, żebyś ty zrobił, bo... No, w twoje ręce... ty żeś to wywołał, dobra. 56 to było na zdolności przywódcze ich wodza, który tak samo próbuje ich zapanować nad chłopakami, ale widzicie, że oni w sumie zdecydowali się... No, jedna grupa ucieka w tę stronę, druga daje nogę w tę stronę i w pełnym rozgardiaszu rzucają się do ucieczki. A w tym czasie... Tutaj, bo jest jeszcze ta sama runda, nad wami otwiera się okienko. Jedna z tych babć... Zasłaniam tarczą przed pekaliami. Leci nocnik i pada. Miałem akcje zachomikowane na parowanie. Dobra, ale wy to jest zaskoczenia. Ja sobie zrobię scatter dice'em. 6 to tam idzie gdzieś. No, niestety poszło. O, za daleko. Wiatrem poszło. Taki proszę ciebie. Na Gazetę Wyborczą. Tak. Znaczy taki wielki ceramiczny nocnik pada w sam środek, już ma paść, ale się niestety rozbił gdzieś tutaj z chlustem i z takim bulgotem. A niech ta!
Następnym razem was darmę łapciuchy i zamyka okienko. A te dwa nic po nie, jeden owinięty w sieć, który się telepie, i ten oszołomiony, który czołga się trzymając za brzuch, no odchodzą powoli. Targrim odbiega do tego osieciowanego i tak na niego patrzy, widzi jak ten próbuje się z tego wysupłać, wyciąga palec wskazujący, macha tak szczerzy się paskudnie, oj lepiej przestań brateńku, jeśli chcesz, żeby to się dla ciebie w miarę dobrze skończyło. A niech to poddaje się. O, mądry dryblas z ciebie. Zobaczymy jak zachowa się twój kamrat. Dosyć już rozlewu krwi, już wystarczająco narobiliśmy rabanu. Tych zostaw, jeszcze pobłogosławić trzeba. A, no dobra, no to oni są tutaj rozczłonkowani. No. Jesus. W jakim stanie jestem tutaj? Jest potłuczony mocno. Tak. W klatkę piersiową tak dostał, że po prostu zwinął się w kłębek. On jest zjechany na, powiedzmy, proverbialne zero wytrzymałości, ale nie ma ran ciętych jakichś głębokich. Tylko Andreas tak mu przywalił, że no jest przez cztery kolejne rundy. On po prostu zwija się, próbując złapać dech, bo no. Wyobraź sobie takiego człowieka, jakby ktoś ci zasadził piąchę w brzuch i nie możesz oddychać, nie możesz nic powiedzieć, tylko się zwijasz. Erisiu, jeśli ten nie umiera, to doglądnij paluszka Ferdynanda, albowiem wydawało mi się, że został zraniony. Widziałem, jak powskazywał na jednego z nich i coś tam krwią trysnęło. Nie wiem, czy to coś poważnego. Weź odmień i ucałuj. Kusierzem nawąchał. Eriś w ogóle temu podnosi tego dryblasa, który tam jest i mówi... Panie, ja tylko robiłem to, co szef kazał. I my jesteśmy tutaj lokalny gang. No to wiecie, żadnych nie mamy do was złych zamiarów, tylko takie, no, takie gangowe sprawy, nic nie? Nic wam nie zrobimy, uspokójcie się. O, bardzo dobrze, że nie macie złych zamiarów, bo to znaczy, że bardzo chętnie będziecie współpracować, jak poprosimy, żebyście zaprowadzili nas do swojej meliny i do swojego wielkiego dryblasa i nam o nim opowiedzieli, to bez problemu to zrobicie. Szczególnie, że przy takiej współpracy nasz kwatery mistrz medyk czarodziej bardzo dobrze was opatrzy i wnet dzięki temu dojdziecie do swojego zdrowego ja. Jest to gra warta świeczki dla ciebie, gagatku. No dobrze, mogę was zaprowadzić. Ale to, no, mamy takie podwórko, na którym się spotykamy, co nie? Ja wiele nie wiem, wiecie, no... Bo po prostu za wasze czerepy pieniądze są, no. No. Ty może mało wiesz, ale sądzisz, że twój szef wie więcej? On się tak zastanawia. No tak, bardzo dużo wie. On jest bardzo łebski człowiek. On jest ogadany, oczytany i w ogóle... I on to jak my nic nie wiemy, to on wie bardzo dużo. Dobra, gagatku. Nie próbuj nas robić w konia. Tak się mówi. Prawdopodobnie wie więcej od ciebie, ale nie musisz tego tak mocno sprzedawać. Bo jeszcze nas rozsierdzisz. O to przepraszam, ale ja naprawdę nic nie wiem, ale on wie bardzo dużo. Jak... I tak, jak on mówi, że bardzo dużo, to tak Targrim... Udaje, że chce mu trzasnąć plaskacza. No może trochę mniej niż dużo! Tak średnio! No. Wiesz, czego krasnoludy mniej lubią
od tych, którzy wyrządzają nam krzywdy, tych, którzy nas okłamują. No, wiesz co, rzuć sobie na zastraszanie z siły oczywiście, bo tak tutaj jest. No i gdzie są moje kości? Ewentualnie mam jeszcze jedną propozycję. To jest troszeczkę house rule, ale myślę sobie, że to byłoby całkiem fajne. Żeby robić zastraszanie jeszcze z opanowania. Nie z siły woli, ale opanowania. Ponieważ cool, czyli to jak... I to byłoby świetne zagranie na tej statystyce, nie? Bo ona po angielsku, ona się nazywa cool. Chodzi o to, że jak bardzo tak złodupnie jesteś w stanie sprzedać tą swoją wizję, tak? Tego, co im zrobisz. Znaczy, tutaj było 70, więc na siłę to mi nie wyszło. Bo tam jakby przełożyłem je z 10, ale było 73. Rzucić jeszcze raz na kul? No nie, ja po prostu się na tym zastanawiam. No to powiedzmy było z siły. Tak klasycznie, ale tak na przyszłość, że możemy coś takiego zrobić. Ale on pewnie on nie ma żadnych tych, bo on pewnie i tak jest już posrany. No strasznie, tak, to swoją drogą. Trzeba go jeszcze bardziej. Więc no doliczywszy plus 20, powiedzmy, ale to chyba i tak ci nie wychodzi. To i tak mi nie wyszło, brakuje mi 3. Jest tak posrane, ale może jest po prostu tak mocno zesrane, że no nie myśli. Już nic na niego nie wpływa. Chyba, że doliczysz mi bonus silnego ciosu. No nie. Nie, po prostu już nie myśli, wiesz, logicznie. Po prostu mówi ci cokolwiek tak chcesz usłyszeć, dokładnie, a niekoniecznie musi to być prawda. Dokładnie, on jest przekroczył tą proverbialną barierę wdzięku. I w ten oto sposób, no, macie pana niewolnika, z którego Andreas może zdjąć sieć wreszcie. Pana niewolnika, właśnie tak Andreas podchodzi do tego pana niewolnika i z taką pretensją: hej, oddawaj moją sieć. No już, przepraszam, żebym wziął, znaczy, no, ja wcale jej nie chcę, możecie sobie wziąć. No i tak próbuje się wysupłać z tej sieci, widząc, że na niego się gniewnie spoglądasz, ale nadal jest zasupłany. Pamiętacie, jak walczyliśmy w podziemiach z tymi gościami, z tymi dziwnymi pejczami? Oni mieli takie fajne skórzane obroże i takie podłączenia, że można było na postronku ich ciągnąć. Szkoda, że tego nie zabraliśmy, teraz by się przydało. Ale coś tam się znajdzie. I teraz wyciąga parę swoich kajdan i zakuwa naszego pana niewolnika w kajdany. Gdybyśmy wzięli tego rodzaju utensylia, to zamiast strażników Imperium znani byśmy byli jako zboczeńcy Imperium. No już jesteście, tylko nieoficjalnie. Tak. W pewnych kręgach, dobrze poinformowanych. Czy to jest kolejny tytuł dla Hakona jako naszej personifikacji? Znaczy ja myślę, że Hakon z tego najmniej został. Velociraptor z Ostfaldu. Wiesz, ale to jest na takiej zasadzie, z kim się zadajesz, takim się staniesz, więc... Chyba trzeba ci dopisać 32 zboczeniec Imperium. Zboczeniec Imperium... No, ale Hakon mógłby sobie wpisać na przykład Bestia z Ostfaldu. Tak, to już brzmi, Bestia z Ostfaldu. To może znajomy zboczeńca. No tak, ale tak to sobie zakuwam. Tak. Ale zakuwam pana niewolnika w kajdany i koniec łańcuszka podaję Targrimowi. To znajomy tak zboczeńca. Gestem daję ci go. To ten Hakon zna takiego prominentnego mieszczanina Herepsteina. Ojej. Uważaj, bo się sam zabije, tak. Dobrze. Dobra, prowadźcie. Już zakończmy to. W takim razie, no, zdejmę was tutaj, bo to już jest... A myślałem, że prosto do gazety idzie. Zapamiętuję, jaki to adres, bo te baby wyrządziły mi krzywdę.
O. Ojej. Dobra. Teraz powinieneś pójść do tamtego... Ferdynandzie, pokaż ten, tego paluszka, co tam ci się stało. No, rzuć sobie na leczonko. Pięknie. Udało ci się? Zobacz to. Tak, 07. No to i tak to... możesz wyleczyć chyba K3, więc brakuje ci akurat jednego, więc whatever. Zobacz, troszkę go tutaj tylko wybiło. Daj, może naciągnę. Tylko nie krzycz za głośno. Tak, i Erich bierze jego palucha i tak ciągnie mocno. Nie, to ci lepiej wyszło. To ci lepiej wyszło. To było coś w tym stylu. Hej, Ferdynandzie, zobacz, jaką Targrim ma dzisiaj piękną brodę. I w tym momencie szybko bierzesz jego paluszek, trzy naciągasz. I tak Targrim, Ferdynand robi takie tylko i uć! I już wszystko jest zrobione. Tak? Jakby był dentysty. Tak, dokładnie. Dobrze, więc jak się sprawy mają? Oni was prowadzą w takim razie na skromne podwóreczko, położone między, w takiej bocznej uliczce odchodzącej od Todman Alley właśnie, no tak jak mniej więcej tutaj wskazałeś. Wchodzicie sobie w taki zaułek, gdzie są na takim placyku dość małym, zawalonym rupieciami, stoi tam rozklekotany wóz, który został porzucony przed kilkoma laty i nikt sobie z tego nic nie robi. Dostrzegacie tam jakiegoś starego dziada, który pogania dzieciarnię rozbiegającą się i ganiającą z fajerkami, tudzież z jakimiś kijami. Po tej placyku też ścigają jakieś bezpańskie psy, ujadające na siebie i bijące się o spłacheć truchła jakiegoś szczura. Zaś podobnie stare baby spoglądają z okolicznych okien i kiedy wy wprowadzacie tutaj tych dwóch pobitych wiechci, a część z was jest skąpana we krwi, to te kobiety zaczynają krzyczeć jakieś rzeczy w stylu: o nie, nalot! Robią nam jakieś złodziejuchy tutaj przyszły. Chłopaki, gdzie jesteście? Brońcie nas. Ale dostrzegacie, że żadnych tutaj chłopaków nie ma. Może jeden z tych dryblasów, których żeście tam znaleźli, poturbowany i zmęczony, znalazł się siedzący na jakimś progu kamieniczki. Po czym, kiedy was zobaczył, no to zrywa się i ucieka. A te chłopy, których wy tutaj macie, to oni tak mówią: no to tu jest nasze podwórko, ale nasz szefo, Udo, prawdopodobnie pobiegł zaalarmować kogoś po tym, co żeście zrobili. A kogóż on mógłby zaalarmować? A to nie wiem, Andrasie, no, jakiegoś zwierzchnika może poprosić o pomoc. Andrasie, złapałbyś tego gagatka jeszcze tutaj w trynia się Targrim, wskazując paluchem na tego uciekającego? Miał minus 6, prawdę mówiąc. Dobrze, no to... Nie, na tą sugestię, nie czekając wiele, Andreas stara się rzucić w pościg i złapać tego żywego. Okay. I Targrim, zanim drepcze też, jakby swoją pełną prędkością, ale bardziej tak, żeby po prostu być osłoną dla Andreasa, jakby się coś złego wydarzyło. To będzie przeciwstawny test inicjatywy, Andreasie. Przeciwstawny test inicjatywy. Wow. Inicjatywy mam sporo. Także. No. Ale tamten dobrze rzucił. Rzucił, mówisz? O, 19. Faktycznie dobrze rzucił. Faktycznie nieźle rzucił, ale ja też dobrze rzuciłem. No więc teraz jesteście w stanie zobaczyć to, o co żeśmy rozmawiali, tak? Z Andreasem.
Cel, ten gagatek, ten driblas odbiega sobie, zrywa się, żeby kogoś ostrzec zdecydowanie i wtedy za nim biegnie taki uliczny, kanałowy Sigmar, jak już kiedyś żeśmy stwierdzili. Wielkie susy daje swoimi potężnymi nogami, bebech mu faluje pod jego spoconym już dubletem i dostrzegacie, kiedy to Andreas rzuca się niczym piskorz, tudzież no, jakaś wielka, oślizgła ryba pod górę strumienia. I tak ten bebech obnażon ląduje na biedaku, kiedy to runął cały Andreas na nim. Andreasie, proszę ciebie o teścik trafienia na ogłuszenie, czy mu coś takiego zrobisz. Plus 10 to będzie twój weapon skill. Bo tak czy inaczej go dopadasz, tylko chcę zobaczyć, czy jeszcze go ogłuszysz. Gdy tak w zwolnionym tempie faluje bebech Andreasa, wszyscy łącznie obecni w tej scenie słyszą jakby z głębi swojego jestestwa rydwany ognia grające. Dobra. No więc tak. Bo to jest generalnie plus 20, ale minus 10, bo nie masz tej... Znaczy nie, przepraszam. No, anyway, w każdym razie. Udaje ci się go trafić. Lądujesz na nim i zrób jeszcze jeden test. Przygważdżam go tuszą. Tak. Generalnie. A on taki wydaje taki odgłos takiego zduszenia, takiego wydania... Tchu, łamie się jakieś żebro, tak? No i wylądował na nim Andreas. On runął na ten bruk, na te kocie łby, się roztrzaskał, leży na nim taki wielki, blond chłop z brodziszczem. Wygląda to dość kosmacie, ale to jak wszystko z Andreasa udziałem. A wy jesteście w stanie zobaczyć... I znowu się na kimś przejechałem. Tak. Po bruku, nie? Tak. Dokładnie. No więc ten gagatek... Eriś ładuje kuszę tylko. No ładujesz kuszę. Wszyscy na tym podwórku się wam przyglądają z takim zaciekawieniem najpierw, potem z wrastającą paniką. Podobna scena jak poprzednio. Ludzie zaczynają uciekać, tudzież zamykać się w swoich domach, gdzie zamykać okiennice. Macie kolejnego gagatka do kompletu, oprócz tych dwóch. Panowie, planujecie tutaj jeszcze coś robić? Bo ja prawdę mówiąc bym się umył i sugerowałbym pójść do tej łodzi cyrkowej. No może... Tutaj już nic więcej nie znajdziemy. Myślę, że wypłazować dupy tej trójce i puścić. Może będą w stanie nas zaprowadzić do tego swojego driblasa. Jak tych dwóch matołów nie było w stanie, to ten wiele więcej nie da rady. Spójrz jeszcze, bełt Ericha mu tam sterczy z nogi. I wtedy też tak Andreas wraca z tym gościem przewieszonym przez ramię. I tak mówi, no, w końcu będę mógł się chwalić, że złapałem takiego śledzia. I pokazuję jakiego śledzia. No, nawet jeśli by tutaj dużo nie powiedzieli, to do tego smoczego piwa można byłoby się wybrać. Jesteśmy niedaleko. W końcu, a może właśnie tam pobiegł ten dryblas, żeby... Dobrze, panowie, ale szybko. Żeby zawiadomić o nas. Dobrze... Szybko, chodźmy, szybko to zróbmy. Dobra. Bo czasu nie ma, a fioletowe... Fioletowi kombinują. Czy purpurowi. I o świcie mylą. Przypomniało mi się, że przed nami jeszcze mecze są. No więc właśnie, na mecze Snotbola trzeba zdążyć. Dokładnie. Tak jak żeśmy no się umawiali. Wy jeszcze dobrze. I wypazujcie... I idziemy do tegoż browara. No chyba, że ten matoł będzie wiedział. Na co podnosicie tego matoła i on... Ale co wiedział? Ja tutaj przybiegłem, bom ranion. Już dalej uciekać nie mogłem. Chłopaki pobieżeli za szefem.
już dalej uciekać nie mógł, a jak nas zobaczył, to się zerwał jak zając na równe skoki. No, no. No bo mranion. Przepraszam. A wy się na nas rzuciliście, barany. A co on tak... Gadaj, gdzie może być szefo, jak nie tutaj. Nie narzekaj, Targry mu wali z plaskacza, tylko dawaj. Mieliśmy tutaj czekać, aż wróci. Poszedł. Gdzie pobiegł? Poszedł zaraportować, tylko tyle powiedział. Gdzie? Nie. A nie wiem. Dobra, wypłazujcie mu dupę i idziemy do tego browaru. Grimmie, czy masz jeszcze ten ser? Tak jest. No pewnie jeszcze taki niedogryziony kawałek mam z tego co nie... bo przerwano nam konsumpcję z Ferdynandem. Czy sugerujesz, żeby go nim analnie uraczyć? Co? Chyba zostało go za mało. O nie. Ale jest obśliniony, więc... O nie. Będzie łatwiej. O nie. Dobra. Okej. Okay. Trzepiecie ich dokumentnie, tak? Ja, dokonajmy zemsty. Nie, zabijamy, szczególnie, że tutaj kapłan Mora siedzi. No nie, zabijacie, tylko trzepiecie ich. Tyłek no właśnie, bez zabijania. No. Nie, ja mu mówię, żeby mu ten ser w dupę wsadzić. No dobra. Więc... Znaczy, jeżeli do takich czynów dochodzi, to Erish również powstrzymuje ta Grima. Słuchajcie, Stargrimie, przypominam ci, jakie zadanie tutaj przed nami stoi. No, przecież niedługo będziesz rozmawiać z tymi ludźmi i namawiać ich do tego, żeby pracowali dla nas. Będziesz znany z tego, że wsadzasz ser w dupę. No. Co też, prawda, to prawda. Zresztą zniszczysz sławę kapitana Hakona. Jest znany z tylu ważnych osiągnięć, a najbardziej znany będzie z tego, że zna kogoś, kto wsadzał ser w dupę. No, no pomyśl. Co to będzie świadczyć o strażnikach Imperium? Jak to? Ero wsadzać to godny tytuł i bardzo ładnie brzmi. Nie wiem, o co wam chodzi. Natomiast ważne jest to, żeby z buntownikami nie dyskutować, tylko na ser ich nadziewać. Jeszcze wiele musisz się nauczyć o świecie ludzi. I mówi ci to niziołek. Może u krasnoludów wsadzanie sera, nie powiem gdzie, jest określane jako należyta kara za takie czyny, ale w ludzkich miastach mówimy temu zdecydowane... Czy cię popierdoliło? No właśnie nie, no bo takie rzeczy dzieją się tutaj. W Middenheim, a w Karakach się nie dzieją. To jest ewidentnie typowo ludzki zwyczaj i chcę tylko dostosować się do panujących zwyczajów. Nie ma w Karaku, a jesteś tutaj! Zrozumiałe! No właśnie, dlatego w Karaku nie wsadza się serów w dupę, a w Middenheim, jak wszystko na to wskazuje, dokładnie tak się poczyna. Ci ludzie z uchylonych okiennic się kobiety wam przyglądają i przysłuchują, jakieś dzieci gdzieś tam... wychynęły zza drzwi i tak wszystko oglądają tą scenkę rodzajową przestraszenie. Nie wiedzą, czy dziecku oczy, czy uszy zatkać. Nawet ten pies... Dobra, panowie! W Ospaldzie znani będziemy jako serowi wrażyciele. Ojej. Dobrze, to pokazuję temu nicponiowi ten kawałek tego sera, takiego obgryzionego ode mnie i od Ferdynanda. I... Żebyś ani razu jeszcze przeciwko nam nie stawał, gagatku. Albo ten nabiał zagości w twoich trzewiach. On... Cię szczęście, że mamy dobry humor i trochę się spieszymy. Bo na inaczej jego byście twarzy... zapewne skończyli. Ale zapamiętajcie sobie. Jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał namówić was, albo samemu zaproponuje, żeby na strażników Imperium nadejść, to bardzo mocno odradzajcie. I powiem więcej, jeżeli ktoś stanie po stronie strażników Imperium, albo będzie chciał bronić ich imienia,
To dobrze na tym wyjdzie. I Eriś wyciąga złotą koronę i im rzuca. Znajdzie nawet pracę w przyszłej manufakturze ostwalskiej. Wiecie co? Walczycie, tak walczycie ze strażnikami Imperium, kończycie tak jak wasi towarzysze, którzy tam zostali na ulicy. Przynajmniej to, co z nich zostało. Jesteście z nami? Bardzo dobrze na tym wychodzicie. Stać was będzie nie tylko na ser, ale i na masełko. Do każdego posiłku. Oni są bardzo przerażeni. Skonfudowani. Ale zarazem wielkie wrażenie zrobiło to wystąpienie, które się tutaj przenieśli. Gdyż jeżeli puszczacie tych wiechci, to oni zaczynają po waszym odejściu rozpowiadać, czego byli świadkami. I te słowa, które żeście powiedzieli o strażnikach Imperium, o wystawaniu przeciwko wam, o konsekwencjach, jakie mogą was ich spotkać, no straszliwie ubodły ich honor i dumę. Godność człowieka, jeżeli jakąkolwiek tam posiadają. Już nie wspominając o tych dyskusjach o wpychaniu sera gdziekolwiek. Dobrze. I w ten oto sposób zostawiacie ze sobą steroryzowany kawałek Ostwaldu. Weszliście, przez przypadek zagailiście o jakiś gang, który normalnie trzęsie tą ulicą i po prostu żeście ich steroryzowali. Gratulacje. Dwa gangi w zasadzie. No tak. No, trochę. Drugi po prostu się przestraszył i uciekł. Ale ten pierwszy to został przetrzebiony i to dokumentnie. Podejrzewam, że nie był to żaden kamień milowy w ogóle. Jeden nie zdał strachu, drugi nie zdał grozy po prostu. No. Dobra. W takim razie dochodzicie, tak jak zadeklarowaliście, pod browar Smocze Piwa. I kiedy się kierujecie, no, przechodząc przez Ekesztrasę, nawet któryś tam wam wskazał drogę posłusznie, to dochodzicie do dość postawnego budynku. Chociaż postawny budynek, ale jak na browar, jest to browar niewielki. No i zaopatrujący pewnikiem większość miejskich piwiarni. Jest to budynek, który, jak sama nazwa wskazuje, Smocze Piwa, no to jest okraszony symboliką smoczą wszędzie na ścianach. Ściany są czerwone swoją drogą, no i tak ładnie też udekorowane jakimiś malunkami, przypominające troszeczkę graffiti, ale oczywiście stylistyka smoka przeplata się gdzie możliwe. Dostrzegacie ludzi w ukropie uwijających się przy takiej głównej bramie wjazdowej, z której to można wejrzeć do środka tego browaru, a tam są takie wielkie miedziane kadzielnice, znaczy kadzie, przepraszam, ale to w zasadzie to powiedzieć kadzielnica to jakby zgrubić kadź, tak? Wiadomo, że to nie to samo. Anyway. No i wyjeżdżają tutaj wozy, na których potężne beczki sobie dzwonią, a drugie wozy tutaj przyjeżdżają z pustymi beczkami. No i dostrzegacie, że trwa tutaj całkiem niezły ruch, co łatwo jest zgadnąć, gdyż akurat wielki festiwal w Middenheim, no to spożycie piwa jest dość słuszne. No i stajecie pod drzwiami wejściowymi. Co, panowie? Włazimy. Hej, chłopaki! Tutaj Targrim zwraca się do tych pracowników. No, gdzie z szefem można zagadać? Parobkowie tak zatrzymują się podczas ładowywania kolejnego transportu. Spoglądają na was. Ruszałem ramionami. Panie Holster, proszę poczekać chwileczkę. To jakiś
Dobrze. Kim wy jesteście w ogóle? Interesantami. I tutaj należy zwrócić uwagę, że nie obtarliśmy się z tego... A, z krwi. Z tej krwi. Dobrze, już za panu Hilberemu powiem wszystko. Proszę chwileczkę poczekać. Widzicie, że ten chłopek roztropek odbiega w głąb tego zakładu. Gdzieś po bocznej klatce schodowej wbiega gdzieś tam na piętro. Wchodzi do takiego małego gabinetu i po krótko... Chodźmy, panowie, co będziemy czekać na zewnątrz. Chodźmy za nim, racja, racja. No, po krótkiej wymianie, aż tutaj się ochrona stojąca garnie zareagować, zagradza wam drogę. Dużo jest tych ochroniarzy? No, czwórka. No, wyglądają na trochę bardziej krzepkich chłopów, ale takich, wiesz, no... mają przy sobie też tłuczki, jakieś pałki, też oprawieni są w skórzane kamizelki, eksponując muskularne ramiona. Dajcie spokój, panowie, mieliśmy tutaj dość problemów, żeby tutaj dojść. Już wy nam nie stawajcie na drodze. Naprawdę chcę pogadać z waszym światem. Ale co to jest? To jest wtargnięcie, mamy pójść po straż miejską? Co wy sobie, panowie, myślicie? To nie jest wtargnięcie, to są interesy. Czego chcecie? Elisiu, powiedz mi, jak to robimy, interesy. To jest nasz kwatermistrz, skarbnik. Szanowni państwo, może troszkę inaczej porozmawiamy. Usiądźmy tutaj, ponoć piwo dobre macie, chociaż... Inaczej, najlepsze z tego wszystkiego, co tu macie. No, co lubicie się napić, to zaraz wam kupimy. Też się może napijemy. Usiądziemy i porozmawiamy. No, proszę, proszę, prowadź się. Stolik jakiś znajdź taki wolny, żeby... A nie, to jest browar, nie pijalnia. Tutaj się wytwarza. No i na spróbowanie na pewno też coś się znajdzie. Oni na was spoglądają tak bardzo groźnie. Jeden z nich mówi: Harold? O, nie podobają mi się ci ludzie. Weź do straży miejskiej powiedz, co tutaj zachodzi. Tak jest! No i odbiega jeden z chłopków. Zaraz się z wami policzymy, łapciuchy. Zobaczycie. Zagradzają wam drogę, ale wtedy z drzwi na piętrze dostrzegacie, że otwierają się z tego gabinetu i wychodzi w towarzystwie takiego posępnie wyglądającego jakby księgowego mały niziołek. Niziołek o wzroście mniej więcej Ferdynanda, ale o wiele bardziej kaprawym spojrzeniu, jeżeli to w ogóle możliwe. Ten niziołek patrzy się tak jakby spod ełba, jakby chciał ciągle zacierać ręce, myśląc o pieniądzach oczywiście, ale na szczęście tego nie robi, ale taką twarz posiada. Schodzi po tych schodkach i mówi: Witam panów, a w czym mogę pomóc? Jestem właścicielem tego zakładu i powiem panom, że nie podoba mi się, kiedy ktoś wchodzi od tak bez zapowiedzenia. A to dziwne, bo zostaliśmy tutaj zaproszeni, jakby nie było. Tak? A to nikt mi o tym nie powiedział. I to kilkukrotnie nawet. I to nie przez byle kogo? Przez samego człowieka. On teraz sobie tak uśmiechnął się. A to wy jesteście tymi, których pieniądze miałem przekazać. Rozumiem, że przyszliście uregulować długi, tak? Długi są wtedy, kiedy coś się pożyczyło. Tutaj możemy rozmawiać jedynie o zapłacie. On wzrusza ramionami. Ja nie wiem, jakie wasze są z człowiekiem rozrachunki, ale... mnie tylko poinstruowano, że mam 200 złotych koron od was odebrać. Teraz was poznaję.
Tak, rysopisy różnica się może zgadzają. Niewielka, jednak dość znaczna. W drzwiach chyba nie będziemy rozmawiać. Nie zaprosisz nas do środka? On tak się zastanawia. Zaproszę was na zaplecze. Tutaj. A niestety w gabinecie, wyobraźcie sobie, że nie mam specjalnie dużo miejsca. Do takich, zresztą to jest miejsce, gdzie prowadzi się czysty i klarowny biznes, jak zresztą widać. A o pośrednich kontaktach i transakcjach hurtowych, możemy porozmawiać na zapleczu, o tutaj. I pokazuję taką kotarkę prowadzącą na właśnie do magazynku w głębi browaru. Targrim szepcze do Andreasa, tak po cichutko nachyla się, jak tam jest zamieszanie i ten niziołek mówi. Andreasie, czy sądzisz, że dałbyś radę spenetrować samodzielnie ten gabinet? Kiedy my zajmiemy owego niziołka? Tak, rozglądam się i zastanawiam się, czy byłaby tu jakaś alternatywna droga wejścia, do której można by się tam udać, gdyby oni zajęli jego uwagę. To znaczy, to wygląda tak. Cały ten browar, on w zasadzie ma zewnętrzne podmurowane ściany, a w środku przypomina wielką halę. I pod ścianami tej hali są takie platformy ustawione, które są tak jakby takie balkony kierowane do środka, do wnętrza hali, i one nie są osłonięte. Więc gabinet znajduje się właśnie na tej platformie i chodzi o to, że wszyscy z dołu, pracownicy tego browaru, są w stanie widzieć wszystko, co się dzieje dookoła. Mhm. A pracowników jest sporo, tak? No tak, jest tutaj jakieś 20 osób. No, jest zajmujący tak, się różnymi rzeczami, tak? Niektórzy pracują przy tych kadziach, inni tam przy paleniskach, jeszcze inni przy załadunku, rozlewaniu, jeszcze inni wyciągają beczki z właśnie z magazynku z tyłu. Więc tak nachylam się do Targrima i odszeptuję mu, że nie w tej chwili, może w nocy, jak będzie mniej ludzi. No, za dnia tutaj zdecydowanie trudniej byłoby się dostać. Cholipka, ależ mnie denerwuje to wszystko. Ażbym spalił tę budę, ale wiem, że to niedobre działanie. Krew wrze we mnie, muszę to przyznać. No a jeszcze bardziej powiem ci, że z tego, co słyszałem, to ten browar nie słynie ze specjalnie dobrego trunku. Tym bardziej trzeba byłoby go posłać w powietrze. Ach. No dobrze, najwyżej się nie zgodzimy na tego niziołka. Propozycje. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Prawda, towarzysze? Tylko panowie, oczy szeroko otwarte. Tak jest. No więc on prowadzi was... Będzie mieć oczy z tyłu głowy. On prowadzi was w głąb tego swojego browaru. Rozchyla kotarkę, znaczy kotarkę, dość ciężką kotarę w zasadzie powinienem powiedzieć. Na tyle grubą, że można za nią rozmawiać w ciszy. I kiedy ją rozchyla, to widzicie, że tam po prostu jest taki składzik pełen beczek. Takie beczki, swoją drogą, wielkie drewniane beki, świetnie wytłumiają hałas. Jak można się domyśleć. I no, on tam proponuje, żebyście weszli. No i też się kieruje ze swoimi ochroniarzami, tak? Jest ich trzech teraz.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o wysokość tego pomieszczenia? Nie, one jest standardowe, ściany, dość wysokie, takie na 2,5 metra. No i są tam oczywiście na takich wielkich stelażach drewnianych te beczki uniesione, załadowane. Czyli to jest taki po prostu składzik na piwo, tak. Pewnie nawet nie główny skład, bo to nie jest duże pomieszczenie, tak? Tak, ono jest bardziej długie niż szerokie. Aha, czyli to może być taki główny skład piwa, który nie jest rozdystrybuowany jeszcze. Tak, dokładnie. Okej, czyli to jest całkiem duże pomieszczenie. Taka leżakownia. Może wąskie, ale długie, tak? To jest taka leżakownia. Mhm, okej. I jest wejście tylko z jednej strony? Rozumiem, że na krótkiej ścianie Wy widzicie, pomieszczenia? Tak, widzicie, że jest z jednej strony. A na końcu korytarza? Znaczy tego pomieszczenia? Tam jest ciemno, chociaż ty, Targrimie, ty masz widok... Na ile masz metrów? Ja też bym to zobaczył. 20. Ja mam też 20 w sumie. Okej. Okay. No to... A Targrim ma 30. Nie, ja mam 30, tak jak mówiłem. Okej, okay, to Targrim jest bardziej w stanie zobaczyć końcówkę. Ledwo. Tak, tam znajduje się jakieś drzwiczki, ale one są zamknięte. Zdecydowanie nie są to drzwi prowadzące na zewnątrz, tylko może do jakiegoś przyległego pomieszczenia. Bo właśnie widziałem ten budynek z zewnątrz. Czy do jakiej części tego zabudowania? Nie, to musi być, zdecydowanie jeszcze w środku tego budynku. Gdzieś do wnętrza. Tak czy inaczej mogę podszepnąć Targrimowi, że jak będzie potrzeba, to Ferdynand zna niziołcze sposoby na otwieranie drzwi, więc spokojnie. To tylko jak tam wejdziemy, to Targrim przyjmie taką rolę takiego chroniarza i będzie się trochę wałęsał po tym pomieszczeniu, szczególnie, żeby podejść do tych dalszych drzwi, do tej kotary. Posłuchać, co jest za tymi dalszymi drzwiami, posłuchać, co jest za tą kotarą. Zobaczmy, gdzie nas poprowadzi ten niziołek i idąc, pytam się o jego miano, jak się nazywa. Bo tak, ja? Tak nie przedstawień. Ja jestem Hilbert Stilburg. Zarządzam tym browarem, odkąd pamiętam. Mój ojciec go zbudował. I szczyci się tym, że produkujemy jedno z najbardziej sycących piw w Middenheim. A jak się nazywa? Słucham? A jak się nazywa to piwo? Smoczy ziew, smoczy bek i smoczy ryk. Czy z gotowania mogę stwierdzić, jakiego autoramentu jest piwo? Tak. I popisać się swoją wiedzą na ten temat? Tak, możesz. Paradoksalnie o tym są informacje w podręczniku, więc... Chodźka. No, wie pan, drogi... drogi pobratymcie, ja to jednak... Czekaj, Celar. Czy jako wytrawny ochlej morda Hakon to może właśnie, tak, pójść tak. W sukurs Ferdynandowi? Tak, może. W sumie Hakon tyle opił na festiwalu piwnym. Tak, przecież na festiwalu piwa wszystko przerobił. Praktycznie. To prawda. Hakon sobie przede wszystkim sprawdza barwę, jakiej barwy jest to piwo. Tak? Hakonie, rzuć sobie. Hakon po prostu z mocnej głowy może rzucić. Dokładnie. Jeśli piwo jest ciemne, to proszę o plus 10, bo wszystkie Hakon. Jasne. Ekspert. Wszystkie trzy rodzaje piw to są boki. Rubinowe, bursztynowe. Dublety, triplety i tak dalej. I faktycznie ty znasz te piwa, które on wymienił. Wszystkie mają charakterystyczny drożdżowy posmak. No i są bardzo mocne. No ależ oczywiście. No to same
To się odzywam od razu do Ferdynanda. Ferdynandzie, toż to same dobre koźlaczki. No, tylko nie myl z grzybami. To takie. Ja koźliny to ja nie lubię. Na co Hilbery się na ciebie spogląda i takiego facepalma zalicza. Jeden lepszy od drugiego. No dobra. Więc rozumiem, że z człowiekiem macie jakieś zarachunki. No proszę mi powiedzcie, jak sytuacja wygląda oraz czy macie te pieniądze dla niego. Ja wszystko przekażę i dopnę na ostatni guzik. Właśnie, właściwie to na to liczyliśmy, że wszystko przekażesz. Chociaż jeżeli chodzi o te 200 złotych koron, to trzeba przyznać, że to drobne jakieś, o których chcieliśmy porozmawiać, bowiem to, o czym chcieliśmy naprawdę porozmawiać, to, że jak mówimy o pieniądzach, ile jest warte życie człowieka? On tak się zastanawia. O, to bardzo filozoficzne pytanie, można powiedzieć. Problem jest taki, że człowieka nikt nie zna. Ja nawet się zastanawiam, mam taką teorię, że to może być cała grupa ludzi. Albo że to w ogóle może nie być człowiek nawet, tak? I wtedy jak to słyszą, to tak Andreas tak się rozgląda i robi tylko taki gest, tak potakuje jej. To takim gestem. Słyszeliście? Miałem rację. Też tak mówiłem. Dobrze, ale drogi panie Hilbery, może zaczęliśmy ze złej stopy, bo chcielibyśmy porozmawiać jakby w miarę pokojowo, a są na nas nasyłane zbiry. Ogólnie nasze stosunki nie są wystarczająco przyjemne, dlatego za moich towarzyszy, jako chęć dobrej woli... Wcina się Targim z drugiego końca pokoju. Targimie, poczekaj. Ale ja chcę ci wejść w słowo tak emocjonalnie, bo Targim mówi w tym momencie, jak mówisz o tym, że napadają zbiry i powodują to, że drużynowy krasnolud robi się rozsierdzony. No dobrze, to jest skutek uboczny. Mimo iż ja w ten ambaras zamieszany nie byłem, a chcę jak najlepiej dla moich towarzyszy, jako i z mojej prywatnej kiesy, drogi panie, uiszczam całą tę opłatę. Żeby nie myślał pan, że przychodzimy w złych zamiarach. Co? Żeś ty na głowę upadł, Ferdynandzie? Nie upadłem. Po prostu nie chcę już doprowadzać do dalszego rozlewu krwi. A my nie jesteśmy przeciwnikiem człowieka. Targrimie. Mamy, myślę, że wspólnego wroga. I chciałbym, żeby człowiek wiedział, że my tym wrogiem nie jesteśmy. Ani przede wszystkim, bo jestem przedstawicielem świątyni Mora i nie chciałbym, żeby człowiek pomyślał, że jakikolwiek przedstawiciel Morytów ma jakiekolwiek zatargi z nim. Nie chciałbym tego dla siebie, ani dla swoich braci. Słuchajcie, ten niziołek słucha was bardzo uważnie i mówi w końcu tak. Panowie, ja nie wiem, jaki macie z nim zatarg, ani o co poszło, ale jeżeli chcecie, żebym tak to przekazał, to przekazać dla was mogę. Po prawdzie, to ja też z przypadku jestem zaufanym człowiekiem człowieka. Od dlatego, że prowadzę interes w strefie jego wpływów, powiedzmy. No i bądź co bądź, nie da się tutaj inaczej prowadzić interesów niż jakiegoś tam mu procenta nie odpalać i przyzwoleń od niego nie mieć. Nie wiem, nie, że to mi się specjalnie podoba, ale takie są po prostu warunki w tych dzielnicach. Życzę ja wam specjalnie jak najlepiej, tak? Bo po cóż mielibyśmy sobie wchodzić w drogę,
A wasz gest oczywiście doceniam i jeżeli takie wasze życzenie, to wszystko przekażę. To, co zaś panowie mówicie o wspólnym wrogu. Jeżeli zamierzacie uiścić tą zapłatę, jeszcze poczynić taki gest, to myślę, że człowiek jako osoba rozsądna może i chciałby wysłuchać, co macie do powiedzenia. Więc no tak, jeżeli macie coś do przekazania, to mówcie. Tylko i on sobie tak drapie się po głowie i wyjmuje z zapazuchy taki po prostu wystrzępiony notesik i ołówek. Tylko sobie spiszę kilka rzeczy, żeby nie potaśtać, jeżeli macie jakieś ważne sprawy. Ale mówicie, człowiek ma jakiegoś wroga? Nie na darmo tutaj wspomniałem, zapytałem o te. Ile warte jest życie człowieka? Bowiem, jak to mówią, wisi ono właśnie na włosku. I ten włosek może zostać przecięty przez kogoś, kto i nam jest, jak to wspomniał nasz kolega Ferdynand, i nam jest wrogiem. Kiedy mówiliśmy to, cóż, najprawdopodobniej ludziom, którzy z człowiekiem współpracują, myśleli, jako że mój towarzysz Eriś mówił to niejednoznacznie, myśleli, że grozimy człowiekowi. No i zaatakowano nas dzisiaj dosyć niesprawnie, dwa gangi się na nas rzuciły. Na szczęście moi towarzysze są wystarczająco zręczni w obronie przed nieprawnymi atakami. Tako wyszliśmy cało, nie zdołaliśmy się jeszcze obmyć. No, przepraszamy za pobrudzenie posadki. No w porządku, no nic się nie stało. Cieszy mnie to, że chcecie to rozwiązać polubownie i nie mam, że przekonacie się. Człowiek jest też kimś, kto rozsądnie może podejść do sprawy. Ale no właśnie pytanie. Tutaj spoglądam na Erisia. Mówicie, ile warta by była głowa człowieka. Trudno mi to stwierdzić, ale dla nas, mieszkańców Ostwaldu, widzicie, tak naprawdę to nie ma dla nas różnicy, czy rządzi tutaj człowiek, Edam Gołda, czy ktokolwiek inny. Problemem jest, kiedy człowieka prawdopodobnie by zabrakło, czy kogokolwiek, kto tutaj normę jakieś wprowadza, to Ostwald ugrzązłby w wojnach gangów, a to jest jedna rzecz, której nikt nie chce. Lepszy jest znany sobie Dryblas niż banda wiechci, która się o jego władztwo kłóci, prawda, i walczy non-stop. Więc wiadomo, chodzi o stabilizację. Dokładnie. I do tego także tym gestem chciałbym dążyć. Nie chciałbym zaogniać konfliktu, chciałbym go po prostu rozwiązać. I Tako, jako informację może dla człowieka, chciałbym dać to. I w tym momencie Ferdynand dobywa z swojej torby jadeitowy bibelocik. Pokazując mu i wręczając Niziołkowi, prosząc, żeby przekazał go człowiekowi. W miarę możliwości prosiłby o zwrot tegoż, ponieważ jest to niejako dowód w sprawie. Ferdynand tłumaczy, że jest to niejako ogniwo łączące wrogów człowieka z samym człowiekiem, ponieważ to ogniwo łączy gildię kupiecką, a przede wszystkim Leonarda Wernera z niedawnym pożarem,
który zdarzył się właśnie w Ostfaldzie. Jeśli człowiek doda 2 do 2, to myślę, że dojdzie do odpowiednich wniosków. A człowiekiem mającym największy dostęp do jadeitu i jedyny dostęp do jadeitu to właśnie Leonard Werner. To bardzo ciekawe, co mówicie. Gdyż nazwisko Leonarda Wernera ostatnio się wielokrotnie obiło o uszy chłopaków z Ostfaldu, że tak powiem. Mogę wam tylko powiedzieć w ramach dobrego samopoczucia i okazania dobrego gestu. Obiło nam się o uszy, że Leonard Werner wraz z jego niektórymi klientami poczuli się bardzo czymś zagrożeni i szykują się do, tylko nie słyszeliście tego ode mnie, wyprowadzki z miasta. I to zagrożenie, do tego zagrożenia, cóż, przyczyniłem się i ja także. A może i ja przede wszystkim. O! I o tym prawda. Chciałbym też z człowiekiem porozmawiać. No dobrze, on spisuje sobie wszystkie te wasze wnioski, które macie i mówi: w takim razie jesteście bardzo rozsądnymi ludźmi, myślę, że człowiek będzie z ochotą chciał wysłuchać, co macie do powiedzenia. Przekażę mu wszystko, jeszcze sprawdzę notatki. Werner, ktoś dybie na jego życie, a właśnie macie domniemania, kto konkretnie może? Dybać na jego życie, znaczy się? Myślę, że między innymi jednym ze stronnictw mógłby być właśnie Leonard Werner i, cóż, jak już powiedziałem, przedstawiciel gildii kupieckiej Gotthard Goebbels. O! Teraz zrobił wielkie oczy. To jest nazwisko, które ciężko pobrzmiewa, szczególnie na arenie Midenheim. Ja pamiętam Gotharda Goebbelsa, kiedy był zaledwie podrostkiem, pół roku temu, szlajającym się po mieście pośród elit. I te pół roku temu został szefem gildii kubieckiej. Pomyśleć sobie. I domyślamy się, że pewne stronnictwo może maczać w tym swoje, proszę to podpisać, purpurowe łapska. Rozumiem. Przekażę w takim razie wasze spostrzeżenia. Ale o szczegółach będziemy rozmawiać już z samym. Oczywiście. Na spotkaniu. Oczywiście. Mhm. Dobrze. Tak więc prosilibyśmy o przekazanie tychże pieniędzy jako wyrazu dobrej woli. I prosiłbym jeszcze, i tutaj Ferdynand dobywa jedną ze swoich ostatnich koron w sakwie, prosiłbym także o próbkę waszych dobroci, ponieważ, cóż, nie zdołałem się jeszcze zapoznać, a jak wiadomo, najlepiej czerpać wody, napitku u źródła, żebym tak powiedział. No, więc skinął wam głową i kazał jednemu z parobków wybrać jakiś taki mały antałek, ale tego smoczego ryku, takiego tripleta, koźlaka akurat. Jeszcze dla mnie, jeśli można. I on tak przygląda się tobie, Hakonie. A ja pana widziałem na festiwalu piwnym, tak się zdaje. Smakowało, co? Mogłem się przypadkiem tam znaleźć raz czy dwa razy. No dobrze, dobrze. Widzę, doceniacie. Może takie trochę drożdżowe, ale ja akurat takie lubię. Bardziej takie treściwe mi się wydaje.
Tak jak babka moja robiła ciasta drożdżowe. Ach, to trudno było zapomnieć. I mi tak z piwami zostało. No i tak zadaję wam kolejny antałek. I w międzyczasie... Jakby do tych piw brakowało wam cera, to również możemy się dogadać. A już słyszałem, co... Mamy, okazało się, że mamy chyba największą ilość sera tutaj w Middenheim, bo ostatnio zeszło tego, chyba wszystkie zapasy zeszły. Dobrze. Browar to nie... To nie ani zajazd, ani restauracja. Dokładnie. Tu się ciężko pracuje. Każde miejsce, mój drogi kolego Ferdynandzie, jest dobre do robienia interesów. Tak jakbyś chciał sprzedawać drewno w kamieniołomie. No, bez sensu. Ale zawsze można. Drewno w kamieniołomie bardzo się przydaje na budowanie stempli, tudzież... Sterskie drewno. Bo normalnym nie handlujecie. Stemple i rusztowania z hipsterskiego drewna dobre są, albowiem wytrzymują bardzo długo i przez to pozwala się zwrócić inwestycja. Więc proszę tutaj nie rzucać oszczerstw w kierunku hipsterskiego drewna o zwiększonej wytrzymałości. Kapłanem jestem, a nie przedsiębiorcą. No, dobra. Dlatego właśnie dziwię się twoim tutaj uwagom, drogi Ferdynandzie. W międzyczasie wbił tamten jeden ze strażników przez główne wrota, znaczy z tych ochroniarzy, prowadząc patrol czwórki strażników miejskich i tak mówi: o, to wtargnęli, na co wychodzi ten niziołek z zakotarki i mówi: nie, wszystko w porządku, to tylko nieporozumienie, już żeśmy się z panami dogadali. Na pewno? Tak, no, bardzo rozsądni, po prostu chcieli zdecydowanie kupić ode mnie pewne specjały, ale już żeśmy ustawili. Zapomniałem, że miałem ich wpisanych na kartkę, że są dzisiaj umówieni na wizytę. Aha. No i w ten sposób strażnicy zostali odprawieni. A niziołek spogląda na was, mówi: dobra panowie, nie będę was przetrzymywał. Przekażę to, co macie do człowieka i puszczę kogoś umyślnego. Gdzie wy się stołujecie? W orężu templariusza, moi towarzysze. Dobra. Mniemam, że człowiek, jeżeli to rozpatrzy, to może wysłać kogoś od siebie, ale jeżeli zdecyduje się przeze mnie przesłać, to może i ode mnie. Nieważne. W każdym razie zobaczymy. Nie mogę nic obiecać, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o rozsądność, to postąpiliście tak, jakbym się spodziewał, tak pewnie jakby się człowiek też spodziewał, więc wróżę, że wam odpowie. Tylko przepiszę to ładnie, te notatki, co sobie spisałem, bo to... Dobrze, dziękujemy, nie zajmujemy już więcej czasu, bo z pewnością interes się kręci. Oj, i tak. Nie chcielibyśmy, żeby jakkolwiek ucierpiał. Chodźcie panowie, czas się umyć. No, dobra. I w ten sposób... Do zobaczenia, a jeżeli będziesz rozwoził... będziesz rozwoził piwo po karczmach, to nie, proszę cię, nie zapomnij wspomnieć właśnie o możliwości zakupu sera. Żegnam, kłaniam się i do zobaczenia. Okej. Okay. Tak też zrobię, zdecydowanie. No, on też odsalutował wam tak lekkim, jowialnym gestem dłoni i no, możecie wyjść. Sami zaś powiedzmy odeskortowali was jego ochroniarzy, już milcząc, no i zajęli swoje miejsca, a cały browar wraca do ponownej ciężkiej pracy przy załadunku towarów na wozy. Okej, jesteście panowie wolni. Gdzie teraz zamierzacie iść? Przede wszystkim umyć się, zmienić ubranie. A potem sugerowałbym pójście do łodzi cyrkowej.
Jak odchodzimy odpowiednio daleko od browaru, to Targrim rozpoczyna dyskusję. No dobrze. Weszliśmy w jakieś tam stosunki z Gołdą. Weszliśmy w stosunki z człowiekiem. Bardzo nie podoba mi się, że poddaliśmy się szantażowi. Uznaję to jako krzywdę wyrządzoną mi i moim pobratyńcom. I potrzebuję za to odpłacić. Zarówno Gołdzie za otrucie nas i zmuszenie do nabiału, jak i człowiekowi za 200 złotych koron. Uznaję tego za krzywdę. Uznaję to za cenę odpowiednią, żeby zjednać sobie tego, cóż, mimo wszystko człowieka. Wiesz co, Targrimie? Powiem szczerze, że też mnie zaskoczył Ferdynand tym, co zrobił. Ja już myślał, że my właśnie tam jedziemy rozlewać krew. Ale no muszę ci przyznać, że to piwo jest takie dobre, że... A, zresztą sam spróbuj. Targrim piorunuje Hakona wzrokiem w tym momencie. Za dużo krwi. Za dużo krwi zostało już dzisiaj przelane. A nie ma sensu eskalować konfliktu. Zresztą ja jako, cóż, kapłan Mora, Moryci nie są zbytnio znani ani z bogactwa, ani z chęci do bitki. Tak więc nade wszystko cenimy spokój i ta trójka, która nas, cóż, najbardziej odnieśli rany i zginęli w starciu z nami, cóż, nie czuję wobec nich gniewu, czuję przede wszystkim smutek, że do tego musiało dojść. I naprawdę nie chciałbym, żeby za strażnikami Imperium podążała lawina śmierci, krwi, zniszczenia i przemocy. Naprawdę bym tego nie chciał. Ja zaraz zniszczenia. Dobra bitka to co innego, to muszę akurat przyznać rację Targrimowi. Z tego żeśmy zaspłynęli tak naprawdę. Też niespecjalnie mam urazę do tych biedaków, ale mam urazę do tego, kto ich pcha do takich czynów. Właśnie gdybyśmy zlikwidowali źródło problemu, byłoby to dobrym działaniem zarówno dla naszej korzyści, jak i korzyści miasta. No i rozumiem, że czasami warto wstrzymać się ze swoim działaniem, żeby uderzyć w bardziej sprzyjających okolicznościach. No ale mam nadzieję, że dopóki, że zanim ta cała kołomyja w Middenheim się nie rozwiąże, to uda nam się wyrównać rachunki ze wszystkimi zainteresowanymi partiami. W imię powiedziałbym, że warczysz na złe drzewo. Ponieważ ani człowiek, ani Gołda nie są głównymi antagonistami tutaj. Głównymi antagonistami są ci, którzy kryją się w cieniu, dla których nasze igraszki, zarówno z Gołdą, jak i z człowiekiem, są jedynie pretekstem, są jedynie zasłoną dymną, dzięki której mogą dalej działać. A mając tego rodzaju spokój i sprzymierzeńców, możemy zyskać więcej informacji, więcej środków na pozbycie się tychże starych, a raczej bym powiedział purpurowych eminencji. Tam słyszałeś, co powiedział tenże zwykły niziołek o Goebbelsie. Pół roku temu był praktycznie nikim. Teraz jest szefem gildii kupieckiej. Jak myślisz, dlaczego? No, zgadzam się z tobą, że zemsta powinna być proporcjonalna do wyrządzonych krzywd. No i tak, mając szczególnie w pamięci naszego towarzysza i tak jak wspomina Targrim o Konradzie, to jedna strona jego twarzy
ma taki parszywy grymas, a druga strona twarzy ma taki lekki wyraz pobolewania i zasmucenia. Trzecia strona wypada ci z plecaka. Tak, trzecia strona kołacza się po plecaku. To wszystkim właśnie proporcjonalnie należy odpłacić. I tego będę się trzymał. Mimo, że się ze sobą nie zgadzacie, to obaj macie rację. Najpierw Ferdynand, a potem Targrim. I w tej kolejności powinniśmy chyba działać. Po to poszliśmy wszakże do człowieka, chcieliśmy się z nim skontaktować, żeby przeciąć go na swoją stronę i wspólnymi siłami zaatakować wspólnego wroga. Jeżeli już to zostanie załatwione, to wtedy myślę, że przyjdzie Targrimie kolej na twoje prawa. Ajwaj. Eriś dobrze prawi. Polać mu. Chcesz kawałek serka? Jeszcze tam zostało troszeczkę. I tak... Mamy co polać, panowie. Zresztą sugerowałbym, żebyśmy się umyli, zorientowali się w tejże łodzi cyrkowej, czy kojarzą tę dzierlatkę. No i cóż, weźmy prowiant i idźmy na mecz Snotbola. Och, koniecznie, koniecznie. Dobra, chłopaki, w takim razie. Pitki. I wskazuje na swój antałek i antałek Hakona. Już mamy? Może choć jeden dzień będziemy mieli taki, jak powinien być na festynie. To musimy się jeszcze zaopatrzyć więcej sera, bo większość już zjedliśmy z tego, co mamy w Ferdynandzie. A i te świńskie uszy byłyby dobre. Hej! Jasmara z pewnością coś wymyśli. A, dobre, to Jasmara. Strawodajka. Dobra, słuchajcie. Poszliście do oręża Templariusza, gdzie już na wstępie witają was gromkimi okrzykami i niektórzy nawet brawami, kiedy zbliżacie się, bo już wasza sława w okolicy zrobiła się wielka. No i kiedy wchodzicie, no z jakiś tuzin ludzi chce wam stawiać piwo, żeby posłuchać tego, co robiście przez ostatnie dni albo o waszych wyprawach. Zagadują was, ale oczywiście jeżeli chcecie, to Uli wam ciepłej wody każe nagrzać na kąpiel czy tam oczyszczenie ubiorów. Wręcz on wezwał Renatę, nie waszą Renatę, tylko tą Renatę, która u niego pracuje, żeby, jak takie wasze życzenie, to żeby praczkę jakąś sprowadzić, co by wam tutaj, prawda, pani Golmanowa, ona przyjdzie i wszystko wam upierze, spokojnie chłopaki, wy się nic nie martwcie, możecie jak potrzebujecie się wykąpać czy coś, to już każę nagrzać wody. Ja tam potrzebuję tylko ściągnąć troszeczkę tych flaków ze swojej płyty. Można to zrobić po prostu mokrą szmatą. I jestem gotowy na nasze popołudniowe ekskursje. Rimy, nie mówiłem ci wcześniej, ale w brodzie ci zostało trochę ich. A, to też umyję, dziękuję. Czyś mały palec od nogi, tak? Tej, w jakiejś misie z mydłem. Tak, a tam pomiędzy brody łypie takie oko, nie? Ferdynand uznaje, że niegodzien jest ciepłej wody, tak więc w zimnym cembrzyku przemywa się i ubiera następny komplet szat. O, Jasmara, kiedy się dowiedziała, jakim jesteś hardym chłopem, bo się aż w zimnej wodzie kąpiesz, to pomyślała sobie, kurczę, ten to musi być morsem. Ale nikomu natomiast nie korzysta z ciepłej bali, ale nie za długo, bo czasu nie ma. Wciera oczywiście w zęby z maść swoją wybielającą. No i ze świeżym oddechem pachnący w nowych ciuchach wychodzi, schodzi na dół i jest gotów.
Przepraszam, ta maść nazywa się smalec, czy? Nie, nie, wybielająca to będzie wazelina z tlenkiem ołowiu. Nie, dobrze, to taki dobrze. Bardzo ładny, biały, właśnie błyszczący kolor. Okej, okay, słuchajcie. Ja może spróbuję zajrzeć, czy jest nasz, czy jest nie nasz, tylko mój śniady przyjaciel, czy nie chciałby obejrzeć sobie meczu z Notbola razem z nami. A on, tak, Tubilaj no odpoczywa, poreperowany przez dziewoje właśnie Erisia, które swoją drogą wróciły i na ucho poszły zaraportować swojemu mistrzowi, że wykonały zadanie. Erisz wziął je do swojego pokoju i zamknął się tam na chwilę z nim. Mm-hmm. Po czym wyszedł bardzo zadowolony. Tak sobie we trójkę siedzieli na krześle przez 10 minut. Jadą im bajki, prowadził sesję. Dobrze. I w ten oto sposób możemy tutaj zakończyć tą sesję właśnie. I zobaczymy się po więcej na kolejnej. A ja jeszcze rozdam ekspiki. Dzisiaj bardzo ładnie. 25. Poza Ferdynandem, który pięknie załagodził sprawę i moim zdaniem zasługuje na 35. Więc będzie... 50. W życiu bym nie zamienił 10 XP na 200 złotych koron. Odarł nas chwilowo z chwały zemsty i jeszcze za to dostaje XP. Dokładnie, no. W sensie, nie mam nic przeciwko temu, żeby dostał dodatkowe XP, bo to w końcu towarzysz i czym bardziej przykokszony, tym znaczy, że tym lepiej nam wszystkim, ale... Ale to jest tak, że po prostu on za te 200 złotych koron kupił nie tylko dodatkowe XP, ale i kupił ci ból dupy, Targrim. Muszę przyznać się w takim wypadku, że u dziadowej teraz, bo wydaje mi się, że mój ból dupy jest można kupić za zdecydowanie mniej niż 200 złotych koron. Więc to jest tańsza sprawa. Piękne. Jest... Ojej, jak mi się to podoba. Dobrze. No dobra, to ja dziękuję. Się podobało. No, Moryci nie są znani z bogactwa. A tutaj przy... 3 minuty wcześniej masz tu 200 złotych koron. Właśnie dlatego nie są znani z bogactwa. No właśnie. No tak.